Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy vlog będzie troszeczkę inny niż poprzednie, ponieważ postanowiłem pobawić się w detektywa i specjalnie dla Was przeanalizuję najbardziej medialną i najbardziej tajemniczą, nierozwikłaną sprawę kryminalną. Kiedy w popularnym kurorcie turystycznym znika bez śladu młoda dziewczyna i przez 12 lat nie wiadomo, co się z nią tak właściwie stało, rośnie poziom frustracji zarówno w ludziach śledzących sprawę, jak i w służbach pracujących nad rozwiązaniem zagadki. No jednak sytuacja jest coraz bardziej napięta, ponieważ sprawdzane są wszystkie tropy i prowadzą one zawsze donikąd. 12 lat śledztwa, brak ciała, brak dowodów na to, by postawić zarzuty komukolwiek, presja tłumu, rodzina chcąca poznać prawdę oraz właśnie służby, które mają z tyłu głowy, że potencjalny morderca lub porywacz może ich zwodzić za nos, a co gorsza, może jego nazwisko nawet nie pojawiać się w aktach sprawy. To wszystko potęguje nerwy i sprawia, że coraz łatwiej jest popełnić jakiś błąd i zrobić podejrzanego z kogoś, kto z tym zaginięciem nie ma totalnie nic wspólnego. Policja sprawdza wszystkie tropy, no chcą się upewnić, czy czegoś nie pominęli. Wszystkiemu przyglądają się media, które na bieżąco relacjonują ich działania, tym samym manipulując ludźmi. No, jeżeli przykładowo dzisiaj w mediach pojawi się informacja, że służby pracują na posesji osoby X, no to ludzie już uznają, że to na pewno osoba X jest związana z tym zaginięciem, a jeżeli tydzień później te same służby nagle wkroczą na posesję osoby Y, no to wtedy już ludzie stwierdzą, że jednak to teraz na pewno mają rację i na pewno osoba Y ma coś wspólnego z tym zaginięciem. No a media jak to media, dla nich liczy się tylko clickbaitowy nagłówek. To wszystko, o czym powiedziałem w tym dość długim wstępie, nawiązuje oczywiście do zaginięcia Iwony Wieczorek. Dziewczyna 12 lat temu wracała z klubu do swojego mieszkania i nigdy do niego nie dotarła. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, co się tak właściwie stało. W tym materiale przeanalizuję różne hipotezy. Przytoczę Wam fragmenty akt tej sprawy, zapoznam z fragmentami różnych zeznań osób kluczowych w tej całej układance, a ponadto przytoczę trochę ciekawostek, o których się nie mówi, a mogą być one naprawdę istotne. Przedstawię także dowody na to, jak wątpliwa moralnie jest pani Blanka L., autorka najpopularniejszej książki erotycznej ostatnich lat. Jakby tego było mało, zdemaskuję też taką grupę przestępczą, która od wielu lat żyje z oszukiwania nadmorskich turystów i pozostaje przy tym bezkarna. Mało tego, członek tej grupy to słynny mężczyzna z ręcznikiem, którego przez 12 lat policja poszukiwała właśnie w sprawie zaginięcia Iwony. Nie mogli oni ustalić tożsamości tego mężczyzny, pomimo tego, że w przeszłości był on tajnym agentem służb bezpieczeństwa. Prawdziwą wisienką na torcie jest to, że dotarłem także do właściciela Zatoki Sztuki, czyli człowieka, który w ostatnim czasie jest najbardziej typowany jako potencjalny sprawca zaginięcia Iwony Wieczorek. No jest on także zamieszany w największą aferę pedofilską w historii współczesnej Polski. Zadałem mu kilka pytań, no i co on mi na nie odpowiedział, dowiecie się już w tym materiale. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie docenić moją pracę, to wystarczy kliknąć przycisk subskrybuj na moim kanale. To totalnie nic nie kosztuje, a jest dla mnie naprawdę istotne, ponieważ marzę o tym, by w tym roku dobić do 10 tysięcy subskrypcji, no a droga do tego jest daleka. Jeżeli zobaczę, że po tym materiale wskaźnik tych subskrypcji jakoś fajnie urósł, no to możecie być pewni, że tego typu vlogów będzie dużo, dużo więcej. No a jeżeli ktoś chce docenić mnie troszeczkę bardziej, to w opisie do tego filmu znajdziecie link do zrzutki, gdzie możecie mi przesłać jakąś piątkę, czy dyszkę, czy troszeczkę więcej. No i dla osób, które wesprą mnie finansowo, przewidziałem różne nagrody, takie jak dostęp do moich materiałów przedpremierowy, pojawienie się w napisach końcowych do moich odcinków, czy nawet możecie udać się ze mną na jakąś wyprawę w opuszczone miejsca, czyli w tak zwany urbex. Cała historia rozpoczyna się 16 lipca 2010 roku, mniej więcej około godziny 22:30. To właśnie wtedy po Iwonę oraz jej przyjaciółkę Adrię przyjeżdżają znajomi i wspólnie udają się na działkę do
babci Pawła, czyli takiego kolegi Iwony, którego poznała kilka tygodni wcześniej, więc można powiedzieć, że była to jeszcze taka świeża znajomość. Na tej działce młodzież zrobiła sobie ognisko, zjedli przed pójściem do klubu, wypili trochę alkoholu i już w trakcie posiedzenia na tej działce Iwona wysłała SMS-a do swojej koleżanki, z którego wynikało, że czuje się taka troszkę już pijana. Mniej więcej 30 minut po północy impreza przeniosła się tutaj do Dream Clubu, który mieścił się w Krzywym Domku. Ten obiekt możecie zobaczyć za moimi plecami. Iwona w tamtym momencie miała lat 19, Adria 17, a ten kolega Paweł lat 22. Wspominam o tym dlatego, ponieważ aby wejść do tego klubu, trzeba było mieć ukończony 21 rok życia. Jednak Paweł powiedział, że ma tutaj znajomości i bez problemu wpuszczą zarówno Iwonę, jak i jej koleżankę. No i tak się też stało. Dziewczyny bez problemu weszły do klubu, a ponadto dzięki znajomościom Pawła bawiły się w strefie VIP. O godzinie 1:02 Iwona otrzymała SMS-a od swojej koleżanki, z którego wynikało, że jej były chłopak Patryk bawi się z innymi kobietami w pobliskim klubie o nazwie Banana Beach. Wspominam o tym dlatego, że jest to wątek istotny, ponieważ para, pomimo tego, że nie była już ze sobą, to nadal byli o siebie zazdrośni, a mało tego, Patryk był byłym chłopakiem Iwony, a jednocześnie jej kuzynem. I ja wiem, że to się może wydawać bardzo patologiczne, jednak kiedy para się ze sobą poznała, nie wiedzieli oni, że są w jakikolwiek sposób spokrewnieni. Wyszło to tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy Iwona przyprowadziła Patryka do domu i właśnie wtedy jej mama się zorientowała, że to jest rodzina. No, oczywiście rodzice zarówno Iwony, jak i Patryka robili wszystko, by ten związek zakończyć. No jednak para o tym nie chciała słyszeć, byli w sobie bardzo zakochani. No jednak później coś tam zaczęło się psuć i podjęli decyzję, że czas te relacje zakończyć. Podczas trwania imprezy w Dream Clubie Iwona w pewnym momencie wyszła zdenerwowana na zewnątrz. Tam spotkała przypadkowo jakichś swoich znajomych, którym powiedziała, że bardzo denerwuje ją towarzystwo, z którym przyszła do Dream Clubu. No jednak w tym samym momencie na zewnątrz wyszła Adria, która przekonała Iwonę, by ta wróciła do środka. No i tak też się stało. Jednak o godzinie 2:50 Iwona po raz kolejny wyszła przed Dream Club i zadecydowała, że wraca do domu. Wybiegł za nią Paweł, gdzieś tam ją chwycił za rękę czy za ubranie i prosił, by jednak z nimi została, no i kontynuowała zabawę. Jednak Iwona rzekła, że jeżeli jej nie puści, to ona zacznie krzyczeć. No, Paweł nie chciał mieć problemów, więc po prostu ją puścił i pozwolił dziewczynie odejść. Z racji tego, że Iwona nie miała pieniędzy na taksówkę, to zadecydowała, że wróci do domu pieszo. Dziewczyna mieszkała przy ulicy Jelitkowski Dwór w Gdańsku, jednak tej nocy miała spać u swojej koleżanki Adri, ale niezależnie czy poszłaby do niej, czy poszłaby do swojego mieszkania, miałaby do pokonania podobną odległość, czyli trasę o długości mniej więcej 6 km, ponieważ dziewczyny mieszkały praktycznie obok siebie. 7 minut później, czyli o godzinie 2:57, z Dream Clubu wyszła reszta znajomych, no i udali się oni na przystanek, ponieważ myśleli, że tam właśnie poszła Iwona, no a jednak kiedy się zorientowali, że tam jej nie ma, zaczęli wykonywać do Iwony połączenia, no ale dziewczyna nie odbierała telefonu, nie chciała z nimi rozmawiać. O 3:08 Iwona została zarejestrowana przez monitoring właśnie tutaj, w tym miejscu przy ulicy Grunwaldzkiej. No i chwilę potem, kiedy zarejestrowała ją ta kamera, odebrała wreszcie telefon od swoich znajomych, którym powiedziała, że znajduje się przy drugim wejściu na molo w Sopocie. O 3:30 Iwona wysłała 2 SMS-y do Adri w przeciągu 3 minut. Pierwsza wiadomość o treści: drugie wejście od molo czekam,
oraz druga wiadomość o treści o gówno mnie zaczepiają. No, ta druga wiadomość jest szczególnie zastanawiająca, ponieważ do dnia dzisiejszego nie wiemy, kto Iwonę zaczepiał. Może to były jakieś przypadkowe osoby, a może to był na przykład patrol policji. No bo jeżeli wraca się o tej godzinie chwiejnym krokiem do domu, no to zdarza się, że policja w takich sytuacjach lubi się bezpodstawnie przyczepić. Gdy Adria przeczytała te SMS-y, natychmiast oddzwoniła do Iwony i poinformowała ją, że niestety, no ale jest już na swoim osiedlu, ponieważ wzięła taksówkę i pojechała do domu taksówką. W tym momencie dziewczyny się trochę posprzeczały telefonicznie i ustaliły, że Iwona będzie spała u siebie w mieszkaniu, a nie u Adrii. No i Adria rzeczy Iwony miała wystawić do siebie na balkon. Dziewczyna mieszkała na parterze, więc bez problemu Iwona mogła podejść pod ten balkon i te rzeczy sobie zabrać. Jednak co jest istotne, i to zapamiętajcie, ponieważ będzie to miało znaczenie w późniejszym opowiadaniu, w tej torbie z przedmiotami Iwony, oprócz ubrań, były również klucze do mieszkania Iwony. W czasie, gdy dziewczyny kłóciły się telefonicznie, obudził się ojczym Iwony, który usłyszał, jak ktoś pod oknem kilkukrotnie mówi Iwona. Założył więc, że dziewczyny bezpiecznie dotarły już do domu. No i to także potwierdza, że Adria prawdopodobnie nie kłamała, kiedy mówiła, że w tym czasie była już u nich na osiedlu. O 3:49 telefon Iwony Wieczorek rozładował się, a równo o godzinie 4:00 Adria przesłała SMS-a, w którym napisała, że rzeczy Iwony czekają na balkonie. O 4:12 Iwona jest widziana po raz ostatni właśnie w tym miejscu przy wejściu na plażę numer 63. Zarejestrowała ją kamera, która znajduje się przede mną. I w tym punkcie miała ona do pokonania jeszcze trasę około 2,5 km. No jednak co istotne, na nagraniu oprócz Iwony możemy zobaczyć tajemniczego mężczyznę z ręcznikiem, który podążał zaraz za nią. Policja poszukiwała go przez 12 lat, zakładając, że może być to kluczowy świadek bądź nawet sprawca tego zaginięcia. Co wiemy o człowieku z ręcznikiem oraz jakie on ma powiązania ze światem przestępczym, to opowiem w dalszej części materiału. Jednak tutaj zrobię małą pauzę, by podsumować to, co wiemy na chwilę obecną na temat zaginięcia Iwony. Po pierwsze, analizując trasę, którą Iwona przeszła, możemy założyć, że tutaj przy tym zejściu na plażę powinna się ona znaleźć troszkę szybciej, ponieważ według map Google przejście z Dream Clubu do tego momentu powinno zająć jej nie więcej jak 40-45 minut. No a Iwona ten odcinek przeszła w godzinę i 20 minut, co oznacza, że gdzieś się zatrzymywała. Policja ustaliła, że Iwona czekała 20 minut na Adrię w okolicach tak zwanego chińskiego hotelu i znajduje się on nieopodal molo, co się pokrywa z SMS-em, który Iwona wysłała do Adrii, gdzie właśnie pisała, że czeka w okolicach molo. No jednak nadal mamy takie 15 minut, nawet może 20, które się nie zgadzają. Może to był właśnie ten czas, kiedy ktoś Iwonę zaczepił, o czym również wspominała w wiadomości. Tego nie wiemy, no i prawdopodobnie już się niestety nie dowiemy. Po drugie, na monitoringu możemy zauważyć, że w momencie, kiedy tędy przechodzi Iwona, no jest już spory ruch w mieście. Ludzie wracają z imprez, niektóre lokale się zamykają, inne pewnie za chwilę będą się otwierać. Pojawiają się też pierwsi poranni turyści. No, mała szansa jest na to, by w takich warunkach ktoś tutaj Iwonę na tym odcinku zaatakował i nikt by tego nie zauważył. Ponadto
O czym jeszcze nie mówiłem, Iwona szła tutaj szybkim tempem i trzymała w rękach buty. Szła na boso. No, nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ miała tamtego wieczoru założone szpilki. Przejście 6 km na szpilkach graniczyłoby z cudem, więc nic dziwnego, że dziewczyna zadecydowała się, by wracać boso. No, ale zmierzam do tego, że jeśli ktoś by tutaj Iwonę zaatakował, no to te buty prawdopodobnie by puściła, ktoś je by w późniejszym czasie znalazł, no dlatego jest mała szansa, by właśnie gdzieś w tej okolicy coś jej się stało. Jest jeszcze taka ciekawostka, o której również nie wspominałem, że oprócz tajemniczego mężczyzny z ręcznikiem, chwilę po tym, jak tędy przeszła zaginiona, pojawił się patrol policji. I według wielu hipotez, ten radiowóz powinien w pewnym momencie dziewczynę minąć. Czy minął? Tego do dnia dzisiejszego nie wiemy. O 4:25 Paweł próbował się skontaktować z Iwoną. No niestety to się już nie udało, ponieważ jej telefon był wyłączony. O godzinie 6:30 mama Iwony obudziła się i zobaczyła, że jej córka bez zgody zabrała jej nowe buty, te właśnie szpilki, które Iwona niosła w ręku, i wtedy zatelefonowała do Iwony. No jednak również bezskutecznie, ponieważ telefon był wyłączony. Między godziną 7 a 8 rano na telefon stacjonarny w domu Iwony zadzwoniła jej koleżanka, która zapytała, czy jest w domu Iwona, ponieważ dziewczyny miały się niby umówić rano na grę w siatkówkę. Dla ojczyma Iwony od razu to było jakieś takie podejrzane, no bo ciężko mu było uwierzyć, że Iwona umówiła się na siatkówkę tak wcześnie, wiedząc, że dzień wcześniej wieczorem miała iść na imprezę. No i jego podejrzenia okazały się słuszne, bo ten telefon kazał wykonać dziewczynie Paweł po to, by sprawdzić, czy Iwona dotarła do domu. No jest to trochę dziwne z dwóch powodów. Po pierwsze, nawet jeżeli Paweł martwił się o Iwonę, to dlaczego nie zadzwonił do jej rodziców i wprost nie powiedział, jaka jest sytuacja, że była jakaś sprzeczka, że Iwona wracała sama i wszyscy się o nią martwią, no i chcą się upewnić, czy bezpiecznie dotarła do swojego mieszkania. A po drugie, to dlaczego już między godziną 7 a 8 rano on zakładał, że coś mogło się stać, że ona nie doszła do tego mieszkania? Przecież powinien założyć, że miała rozładowany telefon, wróciła, położyła się spać, rano go naładuje, no i odezwie się, kiedy się obudzi. No jest to takie bardzo dziwne i podejrzane. Co jeszcze dziwniejsze, mama Iwony pracowała w salonie fryzjerskim i kiedy Paweł nie wiedział, co się z nią stało, ona nie odbierała telefonów, to nagle zjawił się tam Adrian, który również bawił się z Iwoną w Dream Clubie i umówił on na wizytę swoją ciocię. Ta ciocia do tego salonu fryzjerskiego nigdy nie dotarła, no i Adrian później wyznał, że zjawił się tam on dlatego, by sprawdzić, czy mama Iwony jest jakaś poddenerwowana, czy będzie coś wspominała, że jej córka wróciła bądź nie wróciła do domu. Po tych sytuacjach w ciągu dnia do salonu fryzjerskiego przyszli ci wszyscy znajomi Iwony i wyznali oni prawdę, że nie wiedzą, co się stało z dziewczyną, że się pokłócili, że wracała ona do domu samotnie. No, kiedy mama Iwony o tym wszystkim się dowiedziała, natychmiast zaczęła szukać córki na własną rękę, a o godzinie 21 tego samego dnia zostało złożone zawiadomienie na policji o zaginięciu Iwony Wieczorek. No jednak policjanci nie potraktowali tego początkowo zbyt poważnie. Nadali oni tej sprawie drugi stopień i tak naprawdę dopiero tydzień po zaginięciu Iwony ruszyły takie poważne poszukiwania. W tej sprawie jest wiele pytań, wiele poszlak i wiele niejasności. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, co się wydarzyło, a czym bardziej zagłębiamy się w tę sprawę, to dochodzimy do wniosku, że to wszystko się totalnie nie klei. Właścicielem Dream Clubu, w którym bawiła się tamtej nocy Iwona, był niejaki Marcin T., pseudonim Turek. Człowiek ten był nazywany potocznie królem dyskotek, ponieważ od 2007 roku tworzył on różnego rodzaju kluby, czy to takie zwykłe, czy jakieś ze striptizem. No a jak na króla dyskotek przystało, wachlarz jego usług był naprawdę szeroki.
Marcin jednak wiedział, że jeżeli chce pozostać na tym klubowym podium tutaj na Pomorzu, to musi walczyć o klienta i szukać jakichś metod, by przyciągnąć klientelę do swoich lokali. No i wpadł on na taki pomysł, by zacząć stosować bardzo kontrowersyjne sposoby. Chociażby zatrudniał hostesy, które wtapiały się w tłum i bawiły się z samotnymi mężczyznami. Montował on w swoich lokalach takie huśtawki pod sufitem, na których bujały się skąpo ubrane kobiety. A także chociażby w Dream Clubie można było skorzystać z tak zwanego body sushi, czyli z metody jedzenia sushi, gdzie jako talerz robi po prostu naga kobieta. No i wiadomo, w tym wszystkim nie było nic nielegalnego, chodziło o pozyskanie klienta. Nie ma co tutaj się doszukiwać jakiegoś drugiego dna akurat w tym momencie, ponieważ te metody przyciągania klientów okazały się skuteczne, ponieważ w 2010 roku Marcin T. rozpoczął budowę lokalu, który możecie zobaczyć za moimi plecami, czyli Zatoki Sztuki. Ten obiekt został otworzony w 2011 roku. I teraz tak, on miał on 4 kondygnacje. Na parterze była restauracja oraz kawiarnia, a na zewnątrz można było wyjść do beach baru, który działał tylko w sezonie. Na piętrze pierwszym oraz drugim były pokoje na wynajem, biura oraz sala konferencyjna. A na piętrze ostatnim prawdziwa wisienka na torcie, czyli klub The Roof, gdzie odbywały się naprawdę kontrowersyjne wydarzenia, takie jak chociażby imprezy Playboya, gdzie bawiły się kobiety w samej bieliźnie. Nie chcę nad tym tematem się jakoś za bardzo rozdrabniać, ponieważ nie o tym jest ten odcinek. Pokażę wam teraz na przebiciach, jak to wszystko wyglądało, żebyście mieli lepszy obraz całej sytuacji. Wrzucę wam kilka zdjęć właśnie z The Roof, z Dream Clubu, a także pokażę wam plakaty, które promowały imprezy, które odbywały się tutaj. W 2015 roku doszło do tragicznej śmierci 14-letniej Anait. Dziewczynka rzuciła się pod pociąg, no i kiedy to wszystko się wydarzyło, jej rodzice byli po prostu w szoku, no nie wiedzieli, co mogło być przyczyną takiego zachowania i zaczęli oni na własną rękę prowadzić śledztwo. I kiedy się okazało, że sprawa ma drugie dno, zaangażowały się w nią także różne media i ustalenia były po prostu przerażające. Okazało się, że dziewczynka była molestowana, a także została zgwałcona przez Christiana W., pseudonim Krystek, a najgorsze w tym wszystkim było to, że samobójstwo 14-letniej Anait to był tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ ofiar Krystka było dużo, dużo więcej. W 2018 roku zarzucono mu skrzywdzenie, wykorzystanie seksualne 33 dziewczyn, z tego większość była małoletnia. Jego proces się ciągle toczy i niedługo powinien zapaść wyrok. Według tego, co wiemy na chwilę obecną, Krystek był kierowcą Marcina T., czyli właśnie właściciela Zatoki Sztuki oraz Dream Clubu. Gwałcił on swoje ofiary przy użyciu tak zwanych pigułek gwałtu czy innych narkotyków, a niektóre swoje ofiary po prostu atakował w samochodzie, wioząc je na rozmowę o pracę. Oprócz tego, że był on zwyczajnym gwałcicielem, to także pojawiły się przesłanki, by stwierdzić, że był on także sutenerem, ponieważ świadkowie twierdzili, że widywali go w różnych klubach, jak podjeżdżał z dziewczynami i oferował ich usługi seksualne w zamian za pieniądze. Kiedy ten skandal zaczął wybuchać początkowo, nikt chyba nawet nie pomyślał, że będzie to sprawa powiązana z Zatoką Sztuki, a mało tego, to że doprowadzi do końca tego imperium klubowego, które przez wiele lat budował Marcin T. No jednak prawda była zupełnie inna, ponieważ media zaczęły łączyć Marcina T. z działaniami Krystka. A mało tego, Sylwester Latkowski nakręcił taki dokument o tytule Nic się nie stało, który został wyemitowany na TVP i pomimo tego, że zebrał fatalne opinie, ponieważ w tym całym dokumencie pojawiły się takie sugestie, że chociażby Kuba Wojewódzki czy Borys Szyc wiedzieli o działaniach Krystka, a to tylko dlatego, że byli oni widywani w tym lokalu, no i można znaleźć ich zdjęcia w Zatoce Sztuki. No jednak jest to totalnie bez sensu, bo pamiętajcie, że Zatoka Sztuki była naprawdę popularna i w każdym sezonie tutaj przetaczało się tysiące klientów. No a jednak ten film na dobre właśnie wplątał Marcina i całą Zatokę Sztuki
w sprawę Krystka. No i dobra, pewnie się zastanawiacie, co to wszystko ma tak właściwie do tematu zaginięcia Iwony Wieczorek. No okazuje się, że bardzo dużo, ponieważ końcem grudnia na teren Zatoki Sztuki wkroczyła policja, która zaczęła ten obiekt przeszukiwać. Rozkopali oni cały teren dookoła, no i poszukiwali jakichś szczątków Iwony bądź przedmiotów, które należały do niej. Jak możecie zauważyć, nadal są tutaj tasiemki policyjne, tam gdzieś stoi radiowóz, policja ciągle zabezpiecza ten teren, także są prowadzone tu jakieś czynności. Kiedy na ten teren wkroczyli śledczy, ja już w tym czasie stworzyłem scenariusz do tego odcinka i próbowałem na własną rękę dowiedzieć się, czy Marcin T. może być potworem, który byłby skłonny do zamordowania Iwony Wieczorek i ukrycia jej ciała gdzieś tutaj w Zatoce Sztuki, czy jest to człowiek, który został niesłusznie wplątany w tą całą aferę. No i moje wnioski są takie, że owszem, mógł to być człowiek, który robił złe rzeczy, takie jak chociażby seks z małoletnimi za pieniądze, jednak nie ma żadnych przesłanek, by stwierdzić, że byłby on także skłonny do jakiegoś morderstwa. No i ja wiem, że ten wniosek wielu osobom się nie spodoba, ponieważ kiedy ostatnio napisałem na jakiejś grupie, że nie ma żadnych dowodów na to, jakoby Marcin był zamieszany w zaginięcie Iwony Wieczorek, to wtedy pojawiły się takie komentarze, że broń jest wyrodnialca, że jestem jakoś tam z nim spokrewniony, co po prostu mnie bardzo rozbawiło. No, ja go nie bronię, bo niezaprzeczalne jest to, że może być on jakoś zamieszany w tą całą sprawę Kryska i mógł on o jego działaniach wiedzieć, do czego zaraz jeszcze przejdę. Jednak to, że w tym mieście działo się coś złego, w tym czasie, kiedy zaginęła Iwona Wieczorek, no to nie jest to jednoznaczne z tym, że te dwie sprawy się ze sobą łączą. Udało mi się dotrzeć do Marcina T. właśnie wtedy, kiedy były przeszukiwania Zatoki Sztuki. Ja z nim rozmawiałem, zadawałem mu różne pytania i teraz tak, Marcin od początku był pewien, że policja na terenie Zatoki Sztuki nic nie znajdzie, ponieważ twierdził on, że nie jest żadnym mordercą, który mógłby tutaj ukryć ciało Iwony Wieczorek. No zaznaczę także, że był on spokojny, wydawał się taki wyluzowany, jakby nie przejmował się tymi poszukiwaniami, no jakby rzeczywiście miał pod tym względem czyste sumienie i pewność, że żadnych zwłok tutaj nie znajdą. Zaznaczył on także, że nie znał osobiście ani Iwony Wieczorek, ani nikogo z jej otoczenia, a także według jego opinii, i tu zaznaczę, że to jest jego opinia, kulisy prowadzenia tych wszystkich klubów miały być naprawdę bardzo nudne, ponieważ chodziło tutaj tylko i wyłącznie o pieniądze i nie działo się według niego tu nic nadzwyczajnego. Marcin poinformował mnie także, że mogę go pytać o co tylko zechcę, więc skorzystałem z tej okazji i zadałem mu takie niewygodne pytanie, że skoro uważa on, że tutaj nie działo się nic w ogóle nadzwyczajnego i były to zwykłe kluby, taki zwykły, nudnawy biznes, no to o co chodzi z Kryskiem? No przecież Krystek to niezaprzeczalnie zwyrodnialec i poprosiłem właśnie Marcina, żeby się do tego odniósł. Marcin udzielił mi odpowiedzi. Stwierdził on, że działania Krystka nie były w ogóle powiązane z Zatoką Sztuki, a mało tego, to Marcin wcale nie wiedział o tym, że Krystek jest jakimś pedofilem, jest jakimś gwałcicielem. Wyjaśnił mi, że miał on 7 kierowców i każdy z tych kierowców lansował się jego majątkiem, jego samochodami i Marcin już miał do tego przywyknąć i nie widzieć w tym jakiegoś nic nadzwyczajnego, ponieważ twierdził, że to młodzi chłopacy, którzy chcą po prostu popodrywać sobie dziewczyny właśnie tymi drogimi samochodami. Kiedy ta cała afera zaczęła wychodzić na światło dzienne, Marcinowi podobno zależało na tym, by jak najszybciej się ona rozwiązała. Oczywiście teraz mówię o tej sprawie z Kryskiem, a nie z Iwoną. No jednak nawet przez moment rzekomo on nie zakładał, że tak zostanie w to plątany. Właściciel Zatoki Sztuki oraz Dream Clubu poinformował mnie także, że świat jego oraz świat Krystka nigdy ze sobą w jakikolwiek sposób w ogóle nie przenikał. No i Marcin także zaznaczył, że jeżeli znajdzie się jakakolwiek dziewczyna, która realnie była pokrzywdzona w Zatoce Sztuki,
to stanie on na rzęsach, by taką sytuację wyjaśnić, ponieważ według niego media cały czas mówią, że tutaj w Zatoce Sztuki działy się jakieś obrzydliwe rzeczy z jego udziałem, a tak naprawdę niby nie ma ani jednej osoby, która miałaby to potwierdzić. No i teraz mnie w ogóle nachodzi taka myśl. Skoro według Marcina prowadzenie Zatoki Sztuki było w ogóle nudnym biznesem i nie działo się tutaj nic nadzwyczajnego, to dlaczego dziennikarze, którzy zaczęli drążyć temat Zatoki i szukali jakichś powiązań Marcina z Krystkiem, zaczęli dostawać groźby od różnych osób, niektórym dziennikarzom, z tego co wiem, grożono nawet bronią palną. Czy takie sytuacje mają miejsce w takich zwykłych jakichś przyjaźnie nastawionych biznesach? No, nie wydaje mi się. Zaznaczę także, że Marcin T. na chwilę obecną ma postawione zarzuty i jego sprawa toczy się równolegle ze sprawą Krystka. Marcin miał uprawiać seks z osobami małoletnimi za pieniądze. Zaznaczę, że były to także osoby poniżej 15 roku życia. Także jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to na pewno będziemy mogli śmiało powiedzieć, że Marcin jest zwykłym pedofilem. Jednak, czy to oznacza, że był on skłonny do zamordowania Iwony Wieczorek? No niezupełnie, bo to, że ktoś płaci za seks jakimś małoletnim dziewczynom, nie oznacza, że jest także skłonny do zabijania. Oczywiście to są jakieś takie przesłanki, by stwierdzić, że ta osoba na pewno ma nierówno pod kopułą, no bo jaki dorosły facet decyduje się na seks z, nie wiem, 14 czy 15-latką? Trzeba być zwyrodnialcem jakimś. No ale ciężko znaleźć argument, by właśnie to powiązać z zaginięciem Iwony Wieczorek. Ja jednak ten temat zbadałem i doszedłem do takiego jednego wątku, który miałby wskazywać, że świat Krystka, Marcina, a także Iwony Wieczorek w pewnym momencie w jakiś sposób się złączył. 24 maja 2022 roku znaleziono ciało księdza. Wisiało ono na klamce w jego pokoju na plebanii. No nie było w tym nic jakiegoś nadzwyczajnego, ponieważ samobójstwa się zdarzają i to, że ktoś jest księdzem, nie oznacza, że nie może go dotknąć chociażby depresja. No jednak szybko się okazało, że ta sprawa może mieć drugie dno i ludzie zaczęli się zastanawiać, czy aby na pewno to było samobójstwo. Ponieważ ksiądz miał mieć dużą wiedzę na temat działań Krystka, a także nie zostawił on żadnego listu pożegnalnego, nic nie wskazywało na to, że może on mieć jakieś problemy. Kilka dni wcześniej świętował którąś tam rocznicę swoich święceń, a ponadto jego pogrzeb odbył się naprawdę szybko, ponieważ zaledwie po 2 dniach. Jakiś czas temu lokalne media ujawniły, że ten ksiądz chronił rzekome ofiary Krystka. Miały się do niego zgłosić dziewczynki, które miały być przez niego molestowane czy nawet gwałcone, i ksiądz miał im pomagać się ukrywać i jakoś uciec właśnie przed Krystkiem. Do tej całej sprawy odniósł się nawet prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, i tutaj przeczytam wam jego wypowiedź. Ksiądz przyszedł do mnie, był bardzo roztrzęsiony i mówił, że opiekuje się jakimiś dziewczynami pokrzywdzonymi przez Krystka. Szczególnie jedna bardzo się bała, szukał dla niej ochrony. Mówił wręcz, że musi ją ukryć. Poradziłem mu wówczas, by udał się do prokuratury. Z tego co wiem, tak właśnie zrobił. No i tutaj się pojawia takie pytanie, dlaczego pan Jacek Karnowski sam nie zainterweniował, nie pomógł temu księdzu, tylko odesłał go do prokuratury, tak trochę machnął ręką na tak poważną sprawę. No i pojawiły się również takie informacje w mediach, że właśnie te dziewczyny miały wyznać księdzu, że widziały, jak Iwona Wieczorek kłóciła się z Marcinem T., właścicielem Dream Clubu oraz Zatoki Sztuki. Ja w ten temat się bardzo dokładnie zagłębiłem. Poświęciłem dosłownie kilka dni, by przeszukać wszystkie serwisy informacyjne i nie znalazłem jakiegokolwiek realnego źródła, które by potwierdziło, że naprawdę te dziewczyny takie coś widziały. Mało tego, w wielu takich wiarygodnych źródłach jest zaznaczone, że ksiądz nigdy nikomu nie powiedział, co dokładnie od tych dziewczyn
się dowiedział. Także ten incydent z Iwoną Wieczorek wydaje się wymysłem po prostu mediów. To tyle, co udało mi się dowiedzieć na temat Marcina T. Jednak nie jest to koniec rzekomych powiązań Iwony z Kryskiem, czy ogólnie z Dream Clubem, ponieważ Mikołaj Podolski, dziennikarz śledczy Onetu, dotarł do informacji, jakoby Iwona Wieczorek miała się w przeszłości spotykać z policjantem, który, uwaga, był kolegą Krystka. No i teraz sobie przypomnijcie, jak wam mówiłem, że Iwonę ktoś zaczepiał i mogła być to policja, a także, że ostatnia kamera, która zarejestrowała Iwonę, zarejestrowała także radiowóz policyjny. No łącząc to wszystko, sprawa wygląda naprawdę dziwnie. Wiem, że w tej sprawie już przedstawiłem wam naprawdę dużo imion i idzie się w tym wszystkim pogubić, jednak każda osoba, o której mówię w tym materiale, jest niezwykle istotna w świetle tej całej układanki i dlatego właśnie muszę przedstawić wam kolejną osobę, czyli Wojciecha S., pseudonim Bolo. O tym człowieku jest od jakiegoś czasu naprawdę głośno, ponieważ media poinformowały, że był on szefem ochrony Dream Clubu w czasie, w którym zaginęła Iwona Wieczorek. No jednak te doniesienia w rozmowie ze mną sprostował Marcin T., twierdząc, że nie był on wtedy żadnym szefem ochrony Dream Clubu, tylko zwykłym bramkarzem, który miał za zadanie także naganiać klientów, by wchodzili oni do środka lokalu. Obstawianiem ochrony miał on się zajmować dopiero w 2013 oraz w 2014 roku w Zatoce Sztuki, ponieważ właśnie wtedy prowadził swoją agencję ochrony i to są właśnie takie doniesienia, informacje, które uzyskałem od pana Marcina. Wspominam o tym dlatego, że po zaginięciu Iwony Wieczorek Paweł, czyli ten jej kolega, z którym tamtej nocy się bawiła, wielokrotnie miał do Bola dzwonić. Media podały taką informację, że dzwonił on do niego nawet w nocy, kiedy Iwona jeszcze wracała do domu i dookoła tego zbudowała się taka narracja, jako mógłby rzeczywiście on być w to wszystko jakoś zamieszany. No jednak prawda była zupełnie inna, ponieważ Paweł rzeczywiście do niego dzwonił, jednak dopiero rano, kiedy już były jakieś tam podejrzenia, że Iwonie mogło coś się stać, ponieważ nadal ona nie dotarła do domu. Rozmawiając z dziennikarzami, Paweł powiedział, że nie pamięta, dlaczego dzwonił do Bola i że mogło rzeczywiście chodzić o zaginięcie Iwony Wieczorek, ponieważ miał on wtedy wydzwaniać wszystkich, co mogli coś wiedzieć. No a że Bolo stał na bramce w Dream Clubie wtedy, no to Paweł do niego mógł rzeczywiście wykonać telefon. Ja do Wojciecha S., pseudonim Bolo, napisałem wiadomość, ponieważ dotarłem do zupełnie innych informacji, które wydają się jeszcze bardziej podejrzane. Wyobraźcie sobie, że kiedy śledczy weszli do mieszkania Iwony Wieczorek i przeszukiwali jej pokój, znaleźli na biurku zapisany na kartce jeden jedyny numer. I należał on właśnie do Wojciecha S., pseudonim Bolo. Napisałem do niego, by wyjaśnił mi, czy ma jakieś podejrzenia, dlaczego ten numer tam się znajdował, jednak Wojciech nie udzielił mi kompletnie żadnych informacji i z tego co wiem, inne media z nim się też kontaktowały i także odmówił on w tej sprawie komentarza. No, ma do tego pełne prawo. Jaka jest prawda na temat Marcina T.? Czy wiedział on o działaniach Krystka? Czy w Zatoce Sztuki naprawdę były krzywdzone dzieci? Ja tego nie wiem i nie chcę tutaj nikogo osądzać, nie chcę też nikogo tłumaczyć. To sprawa bardzo gruba, a ja nie czuję się na tyle kompetentny, by ją analizować. Jednak pamiętajcie proszę, że nawet Bos Pruszkowa, czyli słynny Słowik, w swojej książce uznał, że on nie był jakimś złym człowiekiem i nie czuje się jakoś bardzo winny tym wszystkim działaniom grupy pruszkowskiej. Także jeżeli toczy się czyjś proces, to na takie tłumaczenia trzeba patrzeć z przymrużeniem oka, ponieważ każdy zawsze będzie się wybielał i robił z siebie niewiniątko, nawet jeżeli jest prawdziwym potworem. Jednak reasumując, czy sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek może się łączyć ze sprawą Krystka oraz Zatoki Sztuki?
No według mojej opinii naprawdę niewiele na to wskazuje, ponieważ ciężko znaleźć logiczne argumenty, by powiązać te sprawy ze sobą. A po drugie, to brakuje motywu, no bo co by się musiało wydarzyć, żeby ludzie, którzy chcieli robić olbrzymie pieniądze oraz chcieli się bawić, ryzykowaliby po to, aby się pozbyć 19-latki. Przecież było logiczne, że prędzej czy później padną również i na nich podejrzenia, a wtedy wystarczyłby tylko jeden mały błąd i cała układanka by się posypała, a oni trafiliby na długie lata za kratki. Kiedy skończyłem już pisać scenariusz do tego odcinka, pojawiła się taka informacja w mediach, że zmarł człowiek mocno powiązany z Zatoką Sztuki. Dostał on zawału. No i sytuacja z tym człowiekiem wygląda tak, że jest to właśnie osoba, która bardzo broniła dobrego imienia Zatoki. On się odgrażał właśnie mediom. To miał być ten człowiek, który pojawiał się gdzieś tam z bronią palną i straszył dziennikarzy. No jednak niedawno jego punkt widzenia miał się zmienić i zdecydował się on na wywiad, w którym miał powiedzieć, jak to wszystko naprawdę wyglądało od zaplecza. Miał przerwać milczenie i obciążyć Zatokę Sztuki. No, ten wywiad miał się odbyć początkiem stycznia, no i nie doczekał on tego wywiadu, ponieważ właśnie umarł. Jednak doszukiwanie się tutaj drugiego dna i tego, że ktoś mógł zlecić to samobójstwo, jest taką trochę teorią spiskową. Jednak zaznaczę przy tym coś niezwykle istotnego. Od samego początku do końca ten człowiek zaznaczał, że Zatoka Sztuki nie miała nic wspólnego z zaginięciem Iwony Wieczorek. I patrząc na to przez pryzmat tego, że chciał on powiedzieć prawdę, co tutaj się działo i jak to wszystko wyglądało, możemy mu wierzyć i uznać to jako taki kolejny argument, że ten trop z Zatoką Sztuki jest po prostu mylny. Kończąc już temat Zatoki Sztuki, muszę jeszcze wspomnieć o kobiecie, którą większość z Was zapewne zna. Jest to taka pseudopisarka, pani Blanka L. Napisała ona słynną, tragiczną naprawdę powieść erotyczną. No i pojawiły się takie przypuszczenie, jakoby pani Blanka mogła coś wiedzieć na temat zaginięcia Iwony, ponieważ była ona menadżerką Dream Clubu, a dzień przed tym, jak śledczy wkroczyli do Zatoki Sztuki, poinformowała ona na swoim Instagramie, że spalił jej się jej wymarzony domek w lesie, który niedawno kupiła. No i to wzbudziło takie poruszenie wśród ludzi. Pojawiły się domniemania, że mogło chodzić o jakieś zacieranie śladów lub dostała jakieś ostrzeżenie od kogoś, by trzymała język za zębami, kiedy będą przesłuchiwać policjanci czy prokuratura świadków w sprawie Zatoki. No, jak się pewnie domyślacie, ja to wszystko sprawdziłem i tak, po pierwsze, Blanka L. rzeczywiście była menadżerką Zatoki Sztuki oraz Dream Clubu, jednak w roku 2015, czyli 5 lat po zaginięciu Iwony Wieczorek, więc śmiało możemy obalić tą narrację, że Blanka coś wiedziała o jej zaginięciu, bo przecież jak się tam zatrudniła 5 lat później, to chyba nie myślicie, że właściciele tego lokalu chwalili jej się, że 5 lat wcześniej dokonali zbrodni doskonałej. Kwestia domku, no też jest taka łatwa do obalenia, ponieważ tak jak już wspomniałem przed chwilą, ona go kupiła niedawno, więc nie ma nawet mowy o zacieraniu śladów. A jeżeli chodzi o to, by dostała ona od kogoś ostrzeżenie, to Blanka twierdzi, że nie było tutaj udziału osób trzecich, a biegli uznali, że pożar wybuchł przez starą instalację elektryczną, a że domek był drewniany, no to w całości on się spalił. Kolejnym argumentem przeciwko Blance było to, że była ona w Egipcie, kiedy w dziwnych okolicznościach zginęła inna Polka, czyli Magdalena Żuk. To jest naprawdę gruby temat. Za jakiś czas postaram się na jego temat również zrobić odcinek. Jeżeli tej sprawy nie znacie, polecam Wam na chwilę obecną sobie na własną rękę coś tam poczytać w internecie.
No jednak to, że Blanka była w Egipcie, kiedy w dziwnych okolicznościach zginęła inna dziewczyna z Polski, nie oznacza, że Blanka była jakoś w to wszystko zamieszana, ponieważ pamiętajmy, że Egipt jest popularnym kierunkiem turystycznym i w tym czasie na pewno też było wiele innych ludzi z Polski w tamtym rejonie i nie oznacza to, że wszyscy coś na ten temat wiedzieli i byli oni zamieszani w sprawę śmierci Magdaleny Żuk. No jednak tutaj zaznaczę, że kiedy Magdalena Żuk zginęła, pani Blanka w swoich social mediach umieściła po prostu obrzydliwe wpisy na ten temat i to świadczy o tym, jaki kręgosłup moralny ma ta pseudo pisarka tych tragicznych powieści. No jednak nadal to nie jest argument, że miała ona mieć jakiś związek z zaginięciem Iwony czy śmiercią Magdy Żuk. Teraz wam na przebiciach jeszcze pokażę kilka screenów właśnie z profilu tej pani. Przeniosłem się do pomieszczenia, ponieważ na zewnątrz jest naprawdę bardzo zimno i pada deszcz, przez co nie mogłem się skupić nad tym, co mówię. No jednak jest to taki odcinek, który wymaga właśnie tego skupienia, także co? Idziemy dalej. Pamiętacie na pewno, jak wspominałem przed chwilą, że kamera, która po raz ostatni uchwyciła Iwonę Wieczorek, nagrała także tajemniczego mężczyznę z ręcznikiem, który poruszał się zaraz za nią. Poszukiwano go przez 12 lat, zakładając, że może być to istotny świadek bądź nawet jakiś sprawca tego zaginięcia, ponieważ nie dość, że on szedł za Iwoną, to jeszcze 2 godziny później kamera go zarejestrowała, jak wracał tą samą drogą. Przypomnijmy, to było nad ranem już 4 godzina i 6 godzina, więc oznaczało to, że ten człowiek po prostu nie spał i z jakiegoś powodu szedł najpierw w tę stronę, później z powrotem. Jakiś miesiąc temu wszedłem rano na Facebooka i po prostu mnie zatkało, ponieważ ujrzałem wizerunek mężczyzny, którego personalia doskonale znałem i był to właśnie Teodor N., który rzekomo miał być tym człowiekiem z ręcznikiem, który szedł za Iwoną Wieczorek. Teodor jest człowiekiem bez kręgosłupa moralnego w moim odczuciu, ponieważ żyje on z oszukiwania turystów, o czym za chwilę powiem troszkę więcej. No jednakże w sumie okazało się, że z tym zaginięciem on prawdopodobnie nie ma nic wspólnego. Zeznał, że znalazł się za Iwoną Wieczorek zupełnie przypadkowo i nie zgłaszał się przez 12 lat na policję, bo rzekomo nic nie wiedział na temat tego, że takie nagranie jest i ktoś go w ogóle poszukuje. No policja chyba mu uwierzyła, nie mieli oni podstaw, by twierdzić, że mówi nieprawdę, ponieważ puszczono go wolno, nie postawiono mu żadnych zarzutów, jest on zupełnie czysty. Jednakże skoro jego wątek pojawia się w tej sprawie, to postanowiłem opowiedzieć wam, czym on dokładnie się zajmuje i jak działa grupa, w której on sobie tam działa czy współpracuje, ponieważ może to będzie przestroga dla niektórych oglądających, a może dzięki tej informacji będziecie mogli ostrzec kogoś z waszego bliskiego otoczenia. Każdego roku na terenie Międzyzdrojów pojawiają się oszuści, którzy grają w tak zwane 3 kubki. Ta gra w teorii powinna wyglądać tak, że są rozstawione 3 kubeczki, pod jednym z nich jest schowana piłeczka i jeżeli osoba, która chce wziąć udział w grze, zgadnie, pod którym kubkiem jest ukryta ta piłka, no to wygrywa pomnożony razy 2 depozyt, który wnosi. Czyli przykładowo obstawiacie na środkowy kubeczek 100 zł, jeżeli tam będzie piłka, wygrywacie 200 zł. Prosta zasada. Jednak to jest tylko teoria, bo w praktyce nikt, kto gra z tymi oszustami w Międzyzdrojach, nie ma możliwości wygrania. Więc nie jest to gra hazardowa, a jawne oszustwo. Ponieważ organizator tej gry, czyli pan Andrzej L., pseudonim Lisu, ma umiejętności takiego doskonałego iluzjonisty w
w momencie, w którym on te kubki rozstawia, miesza i tak dalej, tą piłkę ma cały czas schowaną w ręce i podstawia ją w momencie, kiedy ktoś podnosi kubek do góry, więc tak naprawdę no, nie ma możliwości, by ta piłka była pod wskazanym kubkiem. Oczywiście Lisu, o którym przed chwilą wam wspominałem, ten organizator gry w trzy kubki, został kiedyś postawiony przed sądem, zarzucono mu oszukiwanie ludzi, jednak on tą sprawę wygrał, ponieważ sąd, pomimo powołanych biegłych, pomimo zamontowanych kamer dookoła jego rąk, nie był w stanie udowodnić, że ten człowiek oszukuje, ponieważ właśnie jest tak dobry w tym, co robi, jest tak doskonałym iluzjonistą i co ciekawe, był to taki taka rozprawa precedensowa, ponieważ po raz pierwszy w Polsce w sądzie ktoś grał w trzy kubki. No i takim sposobem po prostu Andrzej L. pozostał bezkarny i do dnia dzisiejszego może on oszukiwać turystów, grając w te trzy kubki. Jakby tego było mało, Andrzeja można często zobaczyć na ulicach Międzyzdrojów, jak sobie stoi z policjantami, rozmawiają, śmieją się, no jest to jakaś parodia i porażka całego systemu, że ktoś taki może być bezkarny i jeszcze gdzieś się spoufala z policją, oni mu nic nie robią, no okropna sprawa. No ale dobra, nie byłoby gry w trzy kubki, gdyby nie cała otoczka. Oprócz samego organizatora gry są dookoła ludzie, którzy udają, że wygrywają, głośno krzyczą, cieszą się, ekscytują, pokazując naiwnym turystom, jak łatwo w te trzy kubki można wygrać. I takimi osobami wtopionymi właśnie w ten tłum jest chociażby Natalia L., czyli żona pana Andrzeja, organizatora gry, Przemek L., czyli syn organizatora, oraz taka pani Katarzyna, której nazwiska niestety nie znam, ponieważ no, znalazłem ich wszystkich na social mediach, a ona tam ma ukryte nazwisko. No i właśnie kolejnym mężczyzną, który bierze w tej całej zabawie, nazwijmy to, udział jest Teodor N., który nagania turystów, namawia do tego, żeby obstawiali pieniądze, że na pewno wygrają. A mało tego, kiedy taki naiwny turysta już na przykład postawi 200 zł i te 200 zł przegra i nie ma w portfelu więcej pieniędzy, to Teodor tak go bajeruje, żeby ta osoba poszła do bankomatu i wypłaciła jakieś tam środki i wróciła i grała dalej. A mało tego, w tym momencie, kiedy ta osoba idzie do bankomatu, Teodor podąża z tą osobą, no, dzięki czemu może na przykład w łatwy sposób zapamiętać PIN do karty tej osoby. No jak sami widzicie, jest to taka naprawdę zorganizowana, przestępcza machina, która w dzisiejszych czasach no, powinna zdecydowanie nie istnieć. Pomijając te wszystkie wymienione przeze mnie osoby, które biorą udział w tym całym procederze, to oprócz tych naganiaczy, organizatora gry i tak dalej, są jeszcze ochroniarze. No bez nich ta gra nie miałaby miejsca, ponieważ wiadomo, jak ktoś przegra pieniądze, to jest zdenerwowany, może użyć siły, może jakoś obrazić tego organizatora, zrobić jakąś zadymę. I żeby takie sytuacje nie miały miejsca, są zatrudnieni ochroniarze i nie są to panowie tacy ze zwykłej firmy ochroniarskiej, a są to tak zwane karki, czyli osoby o twarzach zwykłych przestępców, którzy po prostu są napakowani, wyglądają jak Pudzianowski w swoich latach świetlności. No i jeżeli ktoś na przykład przegra pieniądze i chce pana Andrzeja uderzyć bądź pchnąć, to takie osoby, ochroniarze wtedy wkraczają. No i często dochodzi do rękoczynów. Ja sam kiedyś byłem świadkiem, jak w Międzyzdrojach jakiś tam chłopak przegrał stówkę czy dwie, no i gdzieś tam za koszulkę złapał Andrzeja i wtedy taki goryl złapał tego chłopaka od tyłu, gdzieś go tam ścisnął za twarz, czym prawdopodobnie nawet doprowadził do złamania nosa, ponieważ ten młody, szczupły chłopak zalał się krwią, także mamy 2022 rok, w sumie już trzeci od kilku dni. A na ulicach dalej jest taka pseudo jakaś gangsterka. No ale dobra, zostawmy już tą sprawę tych trzech kubeczków, ponieważ jest to w ogóle osobny wątek niezwiązany ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek, ale dotarłem do ciekawych informacji, że
Teodor w latach 1983-1990 był tajnym agentem służb bezpieczeństwa i współpracował z nimi pod pseudonimem Owoc, do czego można dotrzeć przeszukując tak zwany inwentarz archiwalny prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej. No myślę, że jest to informacja taka ciekawa, ponieważ na jej podstawie możemy dojść do wniosków, że właśnie Teodor jest skłonny do współpracowania chociażby teraz obecnie z policją. Jeśli dotrwaliście już do tego momentu, to już wiecie bardzo dużo na sam temat zaginięcia Iwony, a także poznaliście trochę osoby, które gdzieś tam się przeplatały dookoła tej sprawy. Jednak nadal nie poruszyłem najważniejszych wątków, czyli kwestii Pawła, kolegi Iwony oraz kwestii Patryka, jej byłego chłopaka. Mógłbym jeszcze troszkę poopowiadać tutaj o koleżankach Iwony, jednak uznałem, że to jest niepotrzebne, ponieważ ciężko mi uwierzyć w to, by chociażby 17-letnia wtedy Adria byłaby skłonna do dokonania zbrodni doskonałej, a mało tego, że takiej doskonałej zbrodni by dokonała, no to jeszcze przez tyle lat by trzymała język za zębami. Oczywiście jest ułamek szansy, że tak stać się mogło. Trzeba każdą hipotezę brać w jakimś stopniu za prawdopodobną i trzeba ją sprawdzić, ale zrobili to śledczy i na podstawie jej logowań telefonu, zapisów z monitoringu oraz zeznań domowników można stwierdzić, że Adria miała alibi, wróciła ona do domu, nigdzie nie wychodziła. Także to, że ona stoi za zaginięciem Iwony Wieczorek, to raczej jest to po prostu niemożliwe, więc od razu sobie przejdziemy do konkretów na temat Pawła. Jednak jest oczywiście wątek często poruszany przez internautów, jakoby Adria miała kłamać, ponieważ ona w swoich zeznaniach powiedziała, że nie pamięta, o co pokłóciła się z Iwoną. Tam pojawiały się jakieś różne wersje, no już nie będę w to brnął. No i to miałby być rzekomy dowód, że ta dziewczyna kłamie. No ale nie oszukujmy się. Każdy chyba miał coś takiego, że poszedł sobie na imprezę, wypił troszkę za dużo i następnego dnia ciężko dokładnie sobie przypomnieć, o co tam były jakieś sprzeczki. Ja sam wiem po sobie, że czasami tak mam. No pójdę z jakimś znajomym, wypiję parę piwek, coś tam sobie pogadamy, spinamy się na jakieś tematy i następnego dnia no, nie pamiętam dokładnie słowo w słowo, o co tam chodziło, także jestem w stanie w to jakoś uwierzyć i zrozumieć. No i chyba także śledczy temu dali wiarę, no bo nie ma żadnych zarzutów Adria postawionych do dnia dzisiejszego i ja jestem pewny, że takich zarzutów mieć nie będzie. No, także już zostawmy ten temat i przejdźmy do konkretów. Paweł zaczął szukać Iwony Wieczorek już przed 8 rano, tego samego dnia jak się rozstali, czyli naprawdę bardzo szybko. I tak naprawdę to on był cały czas najbliżej tych poszukiwań, ponieważ jako pierwszy zareagował, jako pierwszy próbował na własną rękę pozyskać jakieś nagrania z monitoringów, jako pierwszy też dzwonił do różnych znajomych, którzy mogliby coś w tej sprawie wiedzieć. No na tej podstawie możemy stwierdzić, że Paweł musiał już od samego początku podejrzewać, że coś mogło się wydarzyć. No o tym świadczyła ta właśnie szybka reakcja na to, że Iwona nie wróciła do domu. Zaledwie po kilku godzinach już tam się zaczynały jakieś dziwne telefony itd., itd. No i teoretycznie stawiałoby to Pawła w złym świetle, jednak on się do tej całej sytuacji odniósł i powiedział, że ta szybka reakcja była spowodowana traumą, którą przeżył kilka lat wcześniej, ponieważ jego dziewczyna miała wracać z nim z imprezy do domu, jednak zadecydowała, że wróci z innymi znajomymi. Paweł się na to zgodził, powiedział, żeby ci znajomi ją odwieźli do mieszkania, jeśli chce, jeśli ma taką ochotę. No jednak ta dziewczyna nigdy do tego domu nie dojechała, ponieważ przy 150 km na godzinę kierowca prowadzący ten samochód wjechał w drzewo i wszyscy zginęli. Zarówno dziewczyna Pawła, jak i inni pasażerowie oraz kierowca. No były to same dzieciaki w wieku lat 16, 17, max 18.
Oczywiście, nie byłbym sobą, gdybym tej informacji nie zweryfikował i rzeczywiście taki wypadek miał miejsce. Dotarłem do archiwum na pewnej stronie informacyjnej i tam był dokładny opis tego zdarzenia. No, coś przerażającego. Kilkoro młodych osób zginęło na miejscu, w tym właśnie dziewczyna Pawła. I szczerze, no, mogło to spowodować taką poważną traumę w tym młodym chłopaku i mogło rzeczywiście zadecydować o tym, że on bardzo szybko już chciał się dowiedzieć, czy z Iwoną wszystko jest ok, czy nie ma znowu jakiejś złej sytuacji. Jednak tutaj pojawia się taka kwestia, że wcześniej kazałem wam zapamiętać, jak Adria zostawiała rzeczy Iwony na balkonie i tam były także jej klucze od mieszkania. No i właśnie zaznaczyłem, żebyście o tym pamiętali, dlatego że niedawno prokuratura postawiła Pawłowi zarzuty, jakoby miał on się włamać do mieszkania Iwony pod nieobecność jej rodziców i, co ważne, usunął on z jej komputera jakieś istotne pliki. Miał on także zacierać ślady w sprawie tego zaginięcia oraz niszczył rzekome dowody i podawał nieprawdziwe informacje na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. O co chodzi dokładnie? No tego nie wiemy, ponieważ prokuratura tego nie podała publicznie. Ja też nie mam dostępu do takich informacji. Jednak możemy przypuszczać, że to jest coś poważnego, no bo tutaj jest naprawdę dużo tych zarzutów. Usuwanie plików, zacieranie śladów, podawanie nieprawdziwych informacji, więc tak jakby ten Paweł coś na sumieniu miał. Co więcej, kilka lat temu w mediach pojawiła się taka informacja, że Iwona zaginęła z piątku na sobotę, a w poniedziałek Paweł już zgłosił w ubezpieczalni szkodę całkowitą jakiegoś pojazdu. No, jest to bardzo dziwne, ponieważ zaginęła jego koleżanka, on się tym przejął, cały czas tam latał dookoła tej sprawy i próbował czegoś się dowiedzieć i nagle w poniedziałek miał takie natchnienie, by dzwonić do ubezpieczalni i załatwiać jakąś papierologię. Mało tego, on chciał ten samochód zezłomować, co summa summarum mu się nie udało, jednak znalazła się osoba chcąca ten pojazd od niego odkupić. No i finalnie on go sprzedał. Oczywiście policja stwierdziła, że oni ten samochód dokładnie sprawdzili, żadnych śladów biologicznych tam nie znaleźli. Jednak przypomnijcie sobie, jak wam mówiłem, że na początku nikt tego zaginięcia przecież nie traktował na serio i policja jakieś takie pierwsze kroki dopiero poczęła mniej więcej tydzień po zaginięciu Iwony. Więc to był taki czas tych 7 dni, kiedy można było zacierać jakieś potencjalne ślady. Z racji, że auto nie zostało zezłomowane, a zostało sprzedane, to policji udało się po latach ponownie dotrzeć do aktualnego właściciela i przeprowadzić znowu ekspertyzę tego samochodu. No jednak ona również nic nie wykazała. No wiecie, skoro ta pierwsza nie dała żadnych rezultatów, no to ciężko by ta druga nagle miała inny finał. No ale dobra, przejdźmy dalej. Paweł teoretycznie ma alibi, ponieważ zarejestrowała go kamera, jak wchodzi do swojego budynku w momencie, kiedy Iwona wracała do swojego domu. No także również potwierdzają domownicy, że on był w tym czasie w swoim mieszkaniu. Jednak tutaj warto zaznaczyć, że Paweł mieszkał na parterze i bez problemu mógł jedną stroną wejść, a drugą przez okno wyjść. Oczywiście jest to wersja taka mało prawdopodobna, jednak musimy zakładać, że mogło do takiej sytuacji dojść. Paweł początkowo również nie zgadzał się na wariograf. Dlaczego się nie zgadzał, to wie już tylko i wyłącznie on. Jednak w późniejszym czasie poszedł na ten wariograf. On nic takiego nie wykazał. No, potwierdził to, że jakoby Paweł mówił prawdę. No jednak pamiętajmy, że wariograf nie jest nieomylny i nie daje stuprocentowej pewności, że ten człowiek jest w 100% niewinny. Co ciekawe, jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej, którzy byli tak blisko tej sprawy na samym właśnie początku, jako pierwszy ten dziennikarz zainteresował się tą sprawą i robił jakieś tam dochodzenie,
wyznał on w wywiadzie, że był zaskoczony, jaką Paweł miał olbrzymią wiedzę na temat monitoringu miejskiego. Ten chłopak rzekomo wiedział o każdej kamerze, jaką omijać i tak dalej. No jest to bardzo takie zastanawiające. Także ciekawych słów dowiadujemy się od mamy Iwony Wieczorek. Tutaj pozwolę sobie zacytować jej słowa. Powiedziała ona w wywiadzie coś takiego. Najbardziej zadziwia mnie Paweł i znajomi, z którymi Iwona spędziła wieczór. Wychodzi dość dziwna sprawa z ich wyprawą na półwysep z ulotkami. Ta czwórka jedzie tam jednym samochodem. Drugim jedzie moja siostra ze szwagrem. Tam się spotykają i ona pyta ich, gdzie już powiesili ulotki i gdzie pytali o Iwonę, żeby nie chodzić po tych samych miejscach. Siostra ma wrażenie, że coś kręcą. Więc ona jedzie na kemping, na którym rzekomo już byli, potem na drugi. A tam nie ma żadnych ulotek, żadnych plakatów, ani nikt nie jest odpytany. Nikt ich tam nie widział. Po powrocie mówi wprost, zacznij ich obserwować. Od tego momentu zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę chcą mi pomóc, czy raczej chcą wiedzieć, co się dzieje w poszukiwaniach. Wisienką na torcie jest to, że Paweł mógł mieć również jakieś znajomości z trójmiejską policją, o czym świadczą słowa Kasi, koleżanki Iwony, która powiedziała następującą rzecz. Zaraz po moim przesłuchaniu w 2010 roku w KMP Sopot stałam na przystanku komunikacji miejskiej. Wtedy zadzwonił do mnie Paweł P. Pytał, jak poszło przesłuchanie. Ja mu odpowiedziałam, że nie pamiętam, co dokładnie mówiłam. Gdy zorientował się, że stoję na przystanku, zapytał, dlaczego mnie policjanci nie odwieźli do domu. Po jakimś czasie pojawił się nieoznakowany radiowóz i odwieźli mnie do domu. Wydawało mi się to dziwne. Wcześniej nikt mi tego nie proponował i nie robiłam z tego problemu. To pokazuje, że Paweł dobrze znał się z tymi policjantami z Sopotu. Kończąc wątek Pawła, przygotowałem coś jeszcze. To, co trzymam w ręce, to diagram połączeń wykonywanych ze służbowego telefonu Pawła. No, z ustaleń śledczych właśnie wynika, że on miał dwa telefony, jeden służbowy, a drugi taki prywatny. No niestety mocno ubolewam nad tym, że nie mam dostępu do billingu z telefonu prywatnego, ponieważ to właśnie z tamtego telefonu miał on dzwonić chociażby do Bola. No jednak myślę, że z tego diagramu służbowego również można coś ciekawego wywnioskować. No i teraz tak. Chwilę po trzeciej w nocy Pawłowi rozładował się telefon prywatny. Jego telefon służbowy był według niego wtedy w domu. Włączył on dopiero ten telefon prywatny o 4:10 i wtedy zszedł mu SMS, który o 3:38 wysłała do niego Iwona. Jego treść to było takie ucięte. Zadzwoń, czyli zadzw. Dokładnie tak, jak wam się teraz wyświetli na ekranie. 15 minut po włączeniu tego telefonu Paweł wykonuje w ciągu 5 minut aż 7 połączeń do Iwony oraz wysyła 2 SMS-y. Te połączenia oraz SMS-y już do Iwony nie dochodzą, ponieważ ona ma telefon wyłączony, prawdopodobnie rozładowany. Przez godzinę jest cisza ze strony Pawła i kolejnego SMS-a on wysyła dopiero o 5:30, więc nie wiadomo, co w tym czasie robił. Zaraz wam wyjaśnię takie potencjalne hipotezy, jednak najpierw wam wspomnę o jeszcze jednej istotnej rzeczy, że Paweł wysłał wiadomość o tej 5:30 do Iwony i po tym SMS-ie była cisza. On do niej dopiero się odezwał 6 godzin później i mało tego, te 6 godzin później, czyli między 11 a 12, nie zadzwonił do niej, a wysłał kolejnego SMS-a, mając prawdopodobnie świadomość, że jej telefon jest nadal wyłączony. No, jest to zastanawiające, ale za chwilę wam wyjaśnię, dlaczego tak prawdopodobnie było. No i teraz tak, przejdźmy do telefonu służbowego, bo to właśnie na podstawie tego billingu pojawia się wniosek, który po prostu wbija fotel. Przez ten cały czas, kiedy Paweł operuje swoim prywatnym telefonem, jego telefon firmowy pozostaje wyłączony i tak będzie aż do 16:43, czyli ten telefon służbowy dopiero zostanie włączony o 16:43, już po zaginięciu Iwony. Jednak patrząc na te billingi, można dojść do pewnego mocnego odkrycia. Na służbowy telefon Pawła o 3:40 Iwona Wieczorek wysłała SMS-a. Wysłała go dlatego, że nie mogła się z nim skontaktować na tym jego numerze
prywatnym i wysłała mu SMS na ten służbowy, no, który również nie został dostarczony. No i teraz tak, jeżeli przeanalizujemy ten diagram, możemy właśnie zobaczyć tego SMS-a, który Iwona wysłała do Pawła i zaraz przyszła jej wiadomość zwrotna, że SMS nie został dostarczony. Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Wszystko, co podejrzane, dzieje się dopiero o godzinie 10.17 oraz o godzinie 10.20. To właśnie wtedy na służbowy numer Pawła próbuje się dodzwonić jego mama, Janina, a także kolega Adrian, który był z nimi również w Dream Clubie. I teraz uwaga, jeżeli oni próbowali się dodzwonić na ten jego numer służbowy, to możemy założyć, że prawdopodobnie jego numer prywatny był w tym czasie wyłączony. No bo wiadomo, że w pierwszej kolejności bliscy zadzwoniliby na numer prywatny, a nie na numer służący do pracy. Tutaj rodzi się pytanie, dlaczego Paweł wyłączył ten telefon, kiedy miał podejrzenia, że Iwonie przecież mogło stać się coś złego. No powinien on być wtedy pod telefonem cały czas i czekać na jakieś informacje. Tutaj to wszystko może wydawać się nielogiczne, no jednak jest to taka układanka, która łączy się w całość z zarzutami, które zostały mu postawione. Ponadto to pokazuje, że Paweł musiał być niesamowicie inteligentny oraz taki rozgarnięty technologicznie, że on znał się na technologiach i wiedział, jak to wszystko działa. Telefony, które nosimy w naszych kieszeniach, zawsze się łączą z najbliższą stacją bazową. W praktyce dla większego zrozumienia, jeżeli staniemy po jednej stronie Gdańska, złapie nas inna stacja bazowa niż jeżeli stanęlibyśmy po drugiej stronie Gdańska. Na tej podstawie właśnie policja jest w stanie ustalić, gdzie dana osoba w określonym czasie była. No, o tym także prawdopodobnie wiedział Paweł, któremu zależało, aby śledczy nie byli w stanie ustalić, gdzie on się znajdował, mniej więcej o godzinie 10.20. No a gdzie wtedy mógł być? A no wtedy właśnie mógł się włamywać do mieszkania Iwony Wieczorek po to, aby dostać się do jej komputera. Dlatego pewnie wyłączył telefon. Mama Iwony była wtedy w pracy, co Paweł wiedział od tego kolegi, który tam poszedł, by umówić swoją ciocię, o czym wcześniej wam wspominałem, a ojczym Iwony pojechał na pogrzeb takiego znanego księdza Henryka Jankowskiego. Poszperałem trochę w internecie i znalazłem taką archiwalną informację, że ceremonia pogrzebowa zaczynała się o godzinie 11, co doskonale się zgrywa właśnie z tym wyłączonym telefonem Pawła. No ale pozostaje jeszcze taka jedna zagadkowa kwestia, że okej, pojechał, włamał się do tego mieszkania, wyłączył ten telefon, ale po co on wysłał SMS-a o 11.30 do Iwony, skoro wiedział, że jej telefon jest wyłączony, a jeżeli nie miał takiej pewności i chciał sprawdzić, czy ona nagle nie włączyła tego telefonu, no to prędzej powinien zadzwonić, a nie wysyłać SMS-a. No. Świadczy to o tym, że Paweł myślał bardzo trzeźwo i chciał sobie zrobić alibi. Wysyłając o 11.30 tego SMS-a ze swojego mieszkania, zarejestrowała go najbliższa stacja bazowa i takim sposobem wychodziło na to, że Paweł nigdzie nie wychodził, był on cały czas w domu, no i taką narrację mógł trzymać na właśnie przesłuchaniach. Świadczy to o tym, że ten chłopak naprawdę był cholernie inteligentny i myślał tak racjonalnie wbrew całej tej sytuacji. Oczywiście przy tej wersji zakładamy, że Paweł nie miał jeszcze trzeciej karty SIM, ponieważ takie przypuszczenia również się gdzieś tam pojawiły, że on mógł mieć trzecią kartę i mógł ją potem zniszczyć, no ale nie jest to niczym potwierdzone, takim wiarygodnym, a ja nie chcę wróżyć z fusów, więc po prostu nie będę nawet tego analizował. W tej wersji zakładam, że rzeczywiście on miał tylko dwie karty. Wokół Pawła jest wiele nieścisłości, wiele znaków świadczących o tym, że może on mieć jakąś większą wiedzę na temat zaginięcia Iwony, jednak z jakiegoś powodu milczy. Może osoby stojące za jej zniknięciem są na tyle groźne, że boi się on po prostu zeznawać, a może jest w jakimś stopniu współwinny, a może to wszystko jest tylko szeregiem dziwnych zbiegów okoliczności i Paweł naprawdę nic nie wie i nie ma nic wspólnego z tym zaginięciem. Tego nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, jednak po raz kolejny
Zaznaczam i przypominam, że mówimy o osobie niezwykle inteligentnej, o osobie, która byłaby skłonna do przechytrzenia śledczych. No, jednak nadal to nie świadczy o tym, że Paweł zabił bądź w jakimś stopniu uprowadził Iwonę Wieczorek. Tutaj warto też zaznaczyć, że policja brała pod uwagę, że on może być sprawcą tego zniknięcia i była przeszukiwana chociażby jego działka czy mieszkanie, no i kompletnie nic tam nie znaleziono. Jednak według tych najnowszych ustaleń, że on się włamał do tego mieszkania, miał zacierać jakieś ślady, zeznawać nieprawdę, no to możemy właśnie stwierdzić, że nie jest to człowiek do końca szczery i coś na sumieniu może mieć. I tutaj pojawia się takie pytanie, czy numer, który leżał na biurku Iwony Wieczorek, ten numer do Bola, rzeczywiście zostawiła ona, czy może to Paweł podłożył ten numer, kiedy włamał się do mieszkania Iwony po to, aby właśnie zmylić tropy. No, to jest taka hipoteza, może troszkę niczym nie poparta, ale warto się nad nią zastanowić. Dobra, powiedziałem już chyba wszystko, co udało mi się ustalić na temat Pawła, jednak kończąc jego wątek, pozwolę sobie jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tak zwanego numeru tożsamego, który jest naprawdę tajemniczy i interesujący. Numer tożsamy to numer telefonu, który w noc zaginięcia Iwony Wieczorek logował się w dokładnie tych samych punktach, co telefon zaginionej. Jednak co niezwykle istotne, te logowania były w troszkę innych godzinach. No, mogłoby się więc wydawać, że nie ma w tym nic podejrzanego, no bo przecież ktoś mógł wracać tą samą trasą zupełnie przypadkowo i nie oznacza to, że ta osoba mogła mieć jakąś wiedzę na temat zaginięcia Iwony. Oczywiście, tutaj pełna racja, jednak w późniejszym czasie się okazało, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo pod ten numer wielokrotnie dzwonił Paweł. Mało tego, że dzwonił przed zaginięciem Iwony, dzwonił po jej zaginięciu, to także dzwonił i w noc jej zaginięcia. No tutaj zaznaczam, że kiedy Iwona jest widziana po raz ostatni na tej kamerze przy zejściu na plażę numer 63, to wtedy ten telefon jeszcze pozostaje wyłączony i uruchamia się on mniej więcej godzinę później. Najpierw logował się w okolicy Dream Clubu, a potem w okolicy zamieszkania Iwony Wieczorek i ten numer także pojawiał się w śledztwie wiele razy w późniejszym czasie, ponieważ dzwonił pod niego Paweł przed każdym przesłuchaniem oraz po przesłuchaniu, a także kiedy sprawa Iwony zaczynała być znowu medialna, kiedy media o niej zaczynały znowu mówić, kiedy pojawiały się jakieś nowe ustalenia, to za każdym razem Paweł dzwonił pod ten numer, co no bądź co bądź jest niezwykle dziwne. Kiedy wątki zaczęli łączyć śledczy i zrozumieli, że coś tutaj jest nie halo, no to postanowili ustalić, do kogo ten numer należy. Zajęło im to aż kilkanaście miesięcy i po tym czasie ustalili, że numer tożsamy należał do Anny D., o której jeszcze za chwilę powiem kilka faktów. Jednak co niezwykle istotne, dziewczyna ta nie przyznawała się do tego, że to jest jej numer, i razem z Pawłem zaprzeczała, że w ogóle się znają i mieli ze sobą jakikolwiek, kiedykolwiek kontakt. Cała sprawa jednak nabrała obrotu, kiedy Anna D. przyszła na bodajże drugie przesłuchanie razem ze swoim adwokatem i wtedy przyznała po prostu, że taki numer posiada. Niestety nie przyznało to żadnego rezultatu, ponieważ nie udowodniono Annie, by miała jakiekolwiek powiązania z zaginięciem Iwony Wieczorek. No ale dobra, pewnie się zastanawiacie, co tak właściwie wiemy na chwilę obecną o Annie D., więc już spieszę z odpowiedzią. Anna D. znała się z Pawłem, ponieważ chodzili razem do jednej szkoły i znała się ona także z Adrią oraz z Iwoną Wieczorek, z którą według ustaleń policji była w jakimś konflikcie. W noc zaginięcia Iwony miała się bawić w Sopocie, jednak w innym klubie niż Iwona, ale według ustaleń śledczych miała ona także pojawić się w Dream Clubie, gdzie rozmawiała z Pawłem. Anna opuściła klub szybciej niż Iwona i kiedy wyszła z tego klubu, to Paweł pisał do niej jeszcze jakieś tam SMS-y, no jednak do ich treści już nie udało mi się dotrzeć. I wielu świadków w tej sprawie twierdziło, że Anna D. prawdopodobnie była dziewczyną Pawła i to przez nią mogła właśnie wyjść z Dream Clubu Iwona.
No jednak ta pierwsza wersja jest mało prawdopodobna, ponieważ Anna była wtedy z chłopakiem, który miał być z tak zwanego półświadka przestępczego. Co ciekawe, numer tożsamy należący prawdopodobnie do Anny D. w godzinach popołudniowych po zaginięciu Iwony Wieczorek zalogował się w lasach, które znajdują się w Gdańsku przy ulicy Spacerowej. Na podstawie logowań telefonu można uznać, że spędziła tam 3 godziny. Teren został przeszukany najpierw jeszcze w 2010 roku przez ekipę detektywa Rutkowskiego, a następnie w 2018 roku przez funkcjonariuszy policji. Jednak no, nie udało się zupełnie nic znaleźć. Jak sami widzicie, w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek pojawia się tyle niesamowitych, jakichś takich ciekawych wątków, że ciężko za tym wszystkim nadążyć. I wszystko, co udało się śledczym ustalić, to tak naprawdę zbyt mało, by postawić komukolwiek jakieś konkretne oskarżenia, zarzuty. No, wątek Pawła, Anny, no, tego numeru tożsamego jest niezwykle ciekawy. Jednak kończąc już ten temat, ja sobie jeszcze pozwolę troszkę Wam opowiedzieć o obecnym związku Pawła. Obecną partnerką Pawła jest niejaka Joanna S., była dziewczyna Artura W., czyli członka grupy przestępczej o nazwie Grupa Olgierda L. W 2009 roku uczestniczył on w śmiertelnym pobiciu gangstera o pseudonimie Zachar, który był założycielem konkurującej z nimi wtedy grupy przestępczej. Kiedy policja zaczęła wyłapywać sprawców tego morderstwa, Artur W., czyli chłopak obecnej partnerki Pawła, poszedł na współpracę z policją i zaczął zeznawać przeciwko swoim kolegom. Dzięki temu dostał on niewielki wyrok i co istotne, zapadł ten wyrok dopiero w 2014 roku, więc przez ten czas Artur pozostawał na wolności, jednocześnie współpracując z policją. I to właśnie funkcjonariusze policji mieli poprosić go o to, by wydobył jakieś informacje z Joanny. No, czy ma ona jakąś wiedzę na temat zaginięcia Iwony? Ponieważ była ona łączona z tą sprawą ze względu na to, że już wtedy znała się z Pawłem, kiedy właśnie Iwona zaginęła. Jednak oczywiście no, nie byli razem, ponieważ była wtedy jeszcze z Arturem. Związek utworzyli dopiero, kiedy trafił on za kratki. Czy byli oni jakimiś tam kochankami, czy już zaczynali ze sobą coś tam, potocznie mówiąc, świrować. No, tego nie wiemy. Ale jeszcze ze sobą na pewno nie byli. Według treści, które zawarł w swojej książce nieżyjący już Janusz Szostak, Artur często pytał Joanny, czy aby na pewno nic o zaginięciu nie wie, jednak ona cały czas go zbywała, mówiąc, żeby dał jej spokój. No, on się jednak nie poddawał i pewnego dnia tak dziewczynę naćpał jakimiś narkotykami z nadzieją, że coś powie, że Joanna zapadła w jakąś psychozę i spędziła kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym, no i przez jakiś czas ledwo kontaktowała. Żywot Artura nie potrwał zbyt długo, ponieważ dokładnie w 2018 roku media obiegła informacja, że znaleziono ciało słynnego gangstera z Gdańska. No i to właśnie chodziło o niego, jednak oficjalnie wykluczono udział osób trzecich. Zwróćcie uwagę, ile kryminalnych wątków przeplata się ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. Czy to właśnie kwestia właściciela Dream Clubu, czy wątek mężczyzny z ręcznikiem, który szedł za nią. No tak naprawdę na podstawie tych historii mógłbym zrobić kilka osobnych vlogów i każdy byłby na inny temat. No ale dobra, już zostawmy to wszystko, o czym mówiłem i teraz przejdziemy do przedostatniego wątku, czyli do Patryka G., byłego partnera Iwony Wieczorek, a zarazem jej kuzyna. Patryk w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek był przesłuchiwany wielokrotnie i do treści jego niektórych zeznań udało mi się dotrzeć. Są one naprawdę ciekawe, ponieważ zawierają wiele nieścisłości, no i teraz je po kolei omówię. 25 lipca 2010 roku Patryk zeznał, że tydzień przed zaginięciem Iwony Wieczorek zadzwoniła ona do niego o 5 nad ranem, twierdząc, że została pobita przez jego kolegów, kiedy wracała z jakiejś tam imprezy do domu. Dzięki temu, że przy całym tym zajściu była obecna także koleżanka Iwony, Kasia, wiemy dzisiaj już, jak ta sytuacja wyglądała.
No i to było tak, że kiedy dziewczyny wracały wspólnie do domu, zauważyły bójkę, w której brało udział dokładnie czterech kolegów Patryka i Iwona postanowiła ich rozdzielić. Weszła między ten bijący się tłum i przypadkiem oberwała rykoszetem. Nie ma tutaj raczej mowy o celowym pobiciu, tak samo jak nie ma mowy o tym, by było to jakieś mocne uderzenie, ponieważ nikt z bliskich Iwony nawet nie zauważył, by dziewczyna miała jakieś ślady świadczące o tym, że została pobita. Patryk w pierwszych zeznaniach stwierdził także, że tej nocy przebywał na deptaku w okolicach swojego domu i o drugiej w nocy wszyscy się rozeszli do swoich mieszkań. No i w tych zeznaniach nie byłoby nic, co by rzucało jakikolwiek cień podejrzeń na Patryka, bo przecież jeżeli o drugiej w nocy był już w swoim domu i go nie opuszczał, no to nie mógł skrzywdzić Iwony, bo przecież ona wtedy jeszcze była w Dream Clubie. Zupełnie inne światło na całą sprawę rzuca jednak przesłuchanie z 27 czerwca 2011 roku, gdzie już zaczyna wychodzić cały szereg nieścisłości. Paweł w tych zeznaniach ponownie stwierdził, że był ze swoimi kolegami na deptaku, siedzieli, rozmawiali i nie spożywali alkoholu. Zgrało się to z poprzednią wersją, jednak tutaj powiedział, że wrócił do domu około 1:00 i już nie wychodził. Rok wcześniej powiedział, że wrócił o 2:00, no ale jest to kompletnie nieistotne, ponieważ kto zwraca uwagę na takie szczegóły? No, sami wiecie, jak się wraca z jakiejś imprezy, to się nie patrzy na zegarek, analizując, która dokładnie jest godzina, więc jeżeli to by była taka jedna nieścisłość, nawet bym o niej nie wspomniał. Ale wyobraźcie sobie, że o 2:00 jego telefon zalogował się przy ulicy Parkowej w Sopocie, więc śledczy zapytali go, jak to jest możliwe. Odpowiedział on, że prawdopodobnie przechodził przez Parkową i może do kogoś dzwonił, ale był wtedy z kolegami i nie pamięta dokładnie, co tam robił. No okej, to nadal nie jest nic ważnego, no bo przecież Iwona wtedy jeszcze była w Dream Clubie. Jednak na tym nie koniec, nazwijmy to, tych jego pomyłek, ponieważ udało się ustalić, że jego telefon logował się między 3:20 a 3:32 w Gdańsku, co oznaczało, że nadal był on poza swoim domem. Kiedy na przesłuchaniu padło pytanie, co wtedy robił, odpowiedział następująco. O 3:32 to na pewno już zmierzałem do domu, a tamtych godzin nie pamiętam. Może jeździliśmy razem autem, to stwierdzenie, że o 1:00 poszedłem do domu było nieprawdziwe. Nie wiem, o której godzinie byłem w domu. Dodał także, że nie był dla niego to żaden dzień wyjątkowy, no i on to w sumie nawet nie pamięta, co robił 2 dni wcześniej, a co dopiero tyle czasu temu. 28 czerwca 2011 roku doszło do kolejnego przesłuchania i tu narracja Patryka już posypała się totalnie. Przeczytam wam takie interesujące fragmenty jego zeznań. Przykładowo. Nie pamiętam dokładnie godziny, ale było to w granicach północy. Siedzieliśmy na ławkach wspólnie z moimi znajomymi. Nie pamiętam teraz, kto tam był. Siedzieliśmy na ławkach na deptaku przy Obrońców Wybrzeża. Te ławki znajdują się w parku Regana przy zejściu na plażę numer 58. Na tych ławkach siedzieliśmy do godziny 1:00, 2:00. Potem każdy poszedł do domu sam. To wszystko, co robiłem tej nocy. Tutaj się wtrącę i dodam tylko, że park Regana to taki obszar, przez który Iwona powinna przechodzić, kiedy szła do domu. Tak naprawdę ta kamera, która uchwyciła ją po raz ostatni, była właśnie zaraz przed wejściem do parku Regana. A mało tego, to zejście, o którym wspomina Patryk, prawdopodobnie znalazłoby się gdzieś na trasie Iwony i powinna ona je minąć. No ale zeznania Patryka przestawały się kleić coraz bardziej, ponieważ pojawił się świadek, który twierdził, że widział go tamtej nocy w klubie Banana Beach. Oczywiście mowa o tej dziewczynie, która wysłała SMS-a do Iwony, że bawi się on w Banana Beach z innymi kobietami. No i kiedy ta wersja została mu przedstawiona na przesłuchaniu, powiedział, że jego tam na pewno nie było, ponieważ był tylko na ławkach, o których cały czas mówił. Jednak po chwili, kiedy kolejny raz została mu przedstawiona ta sama informacja, że jest świadek, który go tam widział, to Patryk powiedział następujące słowa. Ja wiem, że byłem w Banana Beach z dziewczyną, byłem tam wspólnie ze znajomymi, było tam kilka dziewczyn i kilku chłopaków, ale nie kojarzę tego z datą 17 lipca 2010 roku.
No, w tych zeznaniach Patryka jest tak wiele jakichś nieścisłości, że zostały one poddane analizie kryminalnej przez specjalistę z Komendy Głównej w Warszawie. I teraz przeczytam Wam takie fragmenty tej analizy. Z kolejnych zeznań Patryka G. wynika, że nie mówi prawdy co do okoliczności pobytu w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku na terenie Parku Regana z Pawłem J. oraz Pawłem S. W pierwszym zeznaniu twierdzi, że na terenie parku przebywali razem do około godziny 2 w nocy, a następnie udali się do domów. W drugim zeznaniu twierdzi, że przebywali na deptaku prowadzącym do wejścia na plażę numer 58 z kolegami Pawłem S. oraz Pawłem J. Było w tym czasie z nimi więcej osób, ale nie pamięta kto. W trzecim zeznaniu twierdzi, że siedzieli na ławkach do około północy. Nie pamięta, kto wtedy z nimi był. Było nas kilku. Te ławki znajdują się w parku Regana. Siedzieliśmy tam do godziny 1, może 2. Potem każdy poszedł do domu sam. Na pytanie, czy był około godziny 1 w nocy w Banana Beach, twierdzi, że nie był w tym lokalu, jednak po chwili zeznaje, że tej nocy jednak był w tym lokalu razem ze swoimi znajomymi. W czwartym protokole zeznał, że około 1 wszyscy poszli do domów i nie pili alkoholu. Zmiana zeznań następuje w chwili przedstawienia mu wykazu połączeń telefonicznych, które wykonywał w nocy i nad ranem, gdy Iwona szła do domu. W trakcie przesłuchania twierdzi, że spodziewał się pytania na okoliczność połączeń. Nie wie, co robił w okolicy parkowej w Sopocie o godzinie 2. Nie wie, co robił o 2:54 w okolicy Obrońców Wybrzeża w Gdańsku. Tak samo nie wie, co robił o 3:27 przy ulicy Brzozowej. Co robił o 3:31 przy ulicy Obrońców Wybrzeża. No i tak samo nie wie, co robił o 3:32 przy Obrońców Wybrzeża. Zeznał jednak, że o godzinie 3:32 to na pewno już zmierzał w kierunku domu. Zeznał także, że twierdzenie, iż o godzinie 1 był w domu, było nieprawdziwe. Nie wie tak naprawdę, o której w nim był. Z zeznań i wyjaśnień Patryka G. wynika jednoznacznie, że nie mówi on całej prawdy na temat tego, co robił tej nocy. Zeznał, że przebywał na terenie Sopotu i Gdańska do godzin rannych i nie pamięta, o której był w domu. Mogli przemieszczać się samochodem któregoś z kolegów. Przyznaje, że był około 1 w Banana Beach. Analizując zeznania Patryka G. oraz jego kolegów, widać wyraźnie, że próbują ukryć niewygodne fakty. W takim stanie rzeczy celowym wydaje się być typowanie ich jako osoby, które posiadają wiedzę na temat tego, co stało się z Iwoną Wieczorek w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku podczas jej powrotu do domu. Pomimo tych wszystkich nieścisłości w zeznaniach Patryka, nigdy nie został mu postawiony jakikolwiek zarzut, by zeznawał on nieprawdę. No, prokuratura prawdopodobnie wzięła pod uwagę to, że mógł on realnie nie pamiętać dokładnych szczegółów tamtej nocy, ponieważ nie przywiązywał do nich jakiejś szczególnej uwagi. No, brakło po prostu dowodów, że celowo on zeznawał nieprawdę. Kończąc temat Patryka, sobie jeszcze tutaj zapisałem kilka ciekawostek. Po pierwsze, Patryk nie posiadał własnego samochodu, więc zakładając, że to on miałby coś zrobić Iwonie Wieczorek, musielibyśmy również założyć, że ktoś mu w tym pomagał, ponieważ no, nie jest raczej możliwe, by dokonać takiej zbrodni doskonałej bez dostępu do pojazdu. Po drugie, nie wiemy, do której godziny Patryk był w klubie Banana Beach, ale możemy przypuszczać, że Iwona obok tego miejsca przechodziła, ponieważ ten klub był mniej więcej 300 metrów przed tą kamerą, która uchwyciła Iwonę Wieczorek po raz ostatni. Także jest spora szansa, że mogła gdzieś Patryka spotkać lub to może on ją gdzieś zauważył, kiedy samotnie wracała do domu. Po trzecie, Patryk zeznał, że następnego dnia, po tym jak zniknęła Iwona, przyjechał do miejscowości Chałupy i tam przebywał, ale nie pamięta z kim. No, jednak tego, czy rzeczywiście mówił prawdę, czy on wyjechał po tym zaginięciu do tych chałup, no, tego nie udało się potwierdzić do dnia dzisiejszego. Po czwarte, po zaginięciu Iwony, Patryka spotkał jego kolega i Patryk powiedział temu koledze, tutaj zacytuję, że wie, że Iwony nie ma, ale nie takie numery już wykręcała i że jest pierdolnięta.
Po piąte, Patryk mieszkał w okolicach parku Reagana. No ogólnie podejrzane jest bardzo to, że Patryk tak mieszał w tych swoich zeznaniach, jednak nie jest to niepodważalny dowód na to, że rzeczywiście on coś z tym zaginięciem może mieć wspólnego. Czy Patryk wie więcej niż wyznał przez te wszystkie lata? No niestety, pomimo tych 12 lat śledztwa, nadal nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Gdybym miał w tym momencie spróbować zgadnąć, kto jest najbardziej powiązany ze zniknięciem Iwony Wieczorek, to patrząc na to, że prawdopodobnie spotykała się ona z policjantem, który był kolegą Krystka, a ponadto Paweł mógł mieć jakieś znajomości w policji, no i jeszcze jest taki wątek, o którym nie wspominałem, że firma ochroniarska, która obstawiała w tamtym czasie Dream Club, była założona przez emerytowanego policjanta i chłopaki, którzy stali na ochronie w Dream Clubie, to również byli ludzie, którzy kiedyś byli policjantami. No i jeszcze zestawiając to z tym radiowozem, który pojawił się na monitoringu 12 minut po Iwonie Wieczorek, to uznałbym, że właśnie tutaj jest klucz do rozwiązania tej całej zagadki. No i nie jest to tylko moje myślenie, ponieważ znalazłem taką informację, że w 2021 roku prokuratura zażądała, aby każdy funkcjonariusz powiązany z Komendą Wojewódzką w Gdańsku wypełnił oświadczenie, czy ma wiedzę o utrudnianiu śledztwa oraz korupcji w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Łącznie takie oświadczenie miało wypełnić 6 tysięcy policjantów. No ale jest jeszcze taka jedna hipoteza, którą zostawiłem sobie na koniec i traktuję ją na równi, na poważnie, jak tą hipotezę związaną z policją. Szykując ten materiał, spędziłem kilka ostatnich tygodni na różnych grupach facebookowych związanych z zaginięciem Iwony. Przeglądałem fora tematyczne, obejrzałem sporo filmików na YouTubie, no i czytałem także komentarze pod nimi. Moją uwagę szczególnie przykuł jeden z nich, jednak zanim do niego przejdę i wam go przeczytam, to muszę wam powiedzieć, że kamera przed parkiem Reagana zarejestrowała, jak do tego parku wjeżdżała taka śmieciarka. Dokładnie był to pojazd służb sprzątających z naczepą, gdzie wrzucane są te takie małe worki na śmieci, które na przykład są w śmietnikach przy ławeczkach w parkach. Także nie była to ta tradycyjna wielka śmieciara. No i jeżeli to już wiecie, to mogę wam właśnie przeczytać ten komentarz. Parę lat temu pomyślałam, że powinni prześwietlić pracowników komunalnych sprzątających teren. Jeździłam tam na rolkach, czułam się nieswojo przejeżdżając koło nich. Jeden z pracowników zrobił się natarczywy do tego stopnia, że po prostu przestałam tam jeździć, bo się przestraszyłam. Po tym incydencie co jakiś czas myślałam o Iwonie, że właściwie to mogła być wciągnięta do tego wozu. No i teraz od razu przejdźmy sobie do analizy, czy są jakiekolwiek poszlaki, by twierdzić, że naprawdę ta ekipa zabierająca śmieci mogła mieć coś wspólnego ze zniknięciem Iwony. Okazuje się, że jak najbardziej. Park Reagana ma to do siebie, że jest bardzo ograniczony dla ruchu pojazdów. Mogą tam wjeżdżać tylko na przykład służby typu policja, pogotowie, straż pożarna, no ale także właśnie pracownicy sprzątający, no bo ktoś te śmieci musi zabierać, ktoś musi dbać o czystość tego parku. Także co? Jest duża szansa, że ten samochód minął Iwonę Wieczorek, co wynika z wielu analiz. No i teraz przejdźmy do konkretów. Wiemy już, że w kierunku Iwony jechała śmieciarka i prawdopodobnie w pewnym momencie ją minęła. Wiemy też na podstawie komentarza, że pracownicy tej śmieciarki w przeszłości mogli być jacyś natarczywi i mogli oni zaczepiać kobiety. Także wiemy, że mieli uprawnienia, by wjeżdżać do tego parku, także przejdźmy teraz do rzeczy najdziwniejszych. Według zapisów z monitoringu, do których dotarła grupa detektywistyczna Lampart, samochód ekipy sprzątającej, jadąc przez park Reagana, miał się zatrzymać na widok siedzących ludzi na ławce. Co jeszcze lepsze, pracownik w tym momencie wysiadł z pojazdu i poszedł opróżniać śmietnik, który już opróżnił chwilę wcześniej. Pojazd ruszył dopiero wtedy, kiedy ludzie wstali z tej ławki i odeszli, tym samym sprawiając, że na odcinku, którym mieli oni przejechać, nie było chwilowo żadnych świadków. Ruszyli więc dalej w drogę i w pewnym momencie natrafili na autobus, który stał na zatoczce autobusowej i zabierał pasażerów. W
W tym momencie wykonali oni kolejny dziwny ruch, ponieważ zamiast pojechać dalej i podążać przed tym autobusem, to zatrzymali się, zjechali na chodnik i czekali, aż ten autobus ruszy. Zupełnie tak, jakby nie chcieli, aby kierowca autobusu zobaczył, co oni wiozą w tej części załadunkowej. Po tym, jak zadecydowali, że jadą dalej, zboczyli z obszaru swojej pracy na 15 minut i tak naprawdę to do dnia dzisiejszego nie wiemy, co oni przez te 15 minut robili. Aczkolwiek niesamowite są także zeznania kierowcy tej śmieciarki, który powiedział, że tamtego dnia miała miejsce sytuacja, jakoby podwozili do domu kolegi syna i to w teorii miało być właśnie wytłumaczenie, dlaczego oni zniknęli na te 15 minut. No ale w praktyce problem tkwi w tym, że żadna z kamer nie zarejestrowała żadnej osoby w kabinie z pojazdu. Byli tam tylko pracownicy. No, jeżeli mielibyśmy uwierzyć w narrację tego kierowcy, musielibyśmy założyć, że kazali temu chłopakowi wejść do części załadunkowej i jechać razem z odpadami, co po pierwsze byłoby skrajnie niebezpieczne, a po drugie, no to po co oni mieliby to robić, skoro w środku było wolne miejsce, w którym ten człowiek mógł jechać. Ciekawe słowa powiedział również kierowca pojazdu w rozmowie z Faktem. Miał on udzielić takiego wywiadu, w którym się użalał, że jest pomawiany i łączony z tą sprawą niesłusznie, bo on nic nie ma z nią wspólnego i nic nie wie. Jednak moją uwagę przykuły następujące słowa, które ten człowiek wypowiedział. Zatrzymaliśmy śmieciarkę i ładowaliśmy śmieci z pojemników. W tym czasie ona nas mijała. Potem jechaliśmy do kolejnych śmietników i mijaliśmy ją. Nawet na nas nie spojrzała. Była spokojna. Na chwilę siadła nawet na ławeczce. Widzieliśmy też człowieka z ręcznikiem, ale nie wzbudzał on żadnych podejrzeń. Wszystko wyglądało normalnie, spokojnie. Nic nie wskazywało na to, że może stać się jej jakakolwiek krzywda. No i to przykuło moją uwagę, bo wyobraźcie sobie teraz następującą sytuację. Pracujecie, zabierając śmieci, jeżdżąc codziennie po tej samej trasie. No, wasza praca jest taka dosyć rutynowa, mijacie codziennie setki, jak i nie tysiące ludzi, no i w pewnym momencie jedna z tych osób ginie bez śladu. No jednak ta informacja nie dociera do was od razu, ponieważ umówmy się, nikt pierwszego dnia jeszcze nie rozwieszał plakatów z wizerunkiem Iwony. One zaczęły się pojawiać po kilku dniach. No i tak sobie jeździcie tą śmieciarką, zabieracie śmieci, wykonujecie swoją pracę, mijacie tych ludzi, no nie wiem, minął tydzień, minęliście już ich tysiące, jak i nie dziesiątki tysięcy. No i nagle widzicie wizerunek zaginionej kobiety i przypominacie sobie, że ostatnio ją widzieliście. No i mało tego, że przypominacie sobie, że ją widzieliście, to jeszcze pamiętacie, że ona była spokojna, że nawet na was nie spojrzała, że nic nie świadczyło o tym, że może stać się coś złego, a ponadto pamiętacie też mężczyznę z ręcznikiem, który szedł za nią. No, jest to bardzo zastanawiające, ponieważ jest naprawdę niewielka szansa, by skojarzyć, że kogoś takiego się widziało, a mało tego, to jeszcze pamiętać tyle szczegółów. Zwróćcie również uwagę, że ten kierowca mówi, że Iwona była taka spokojna, usiadła sobie na ławeczkę, nic nie świadczyło, że stanie się coś złego. No, ale jakby tej narracji zaprzecza monitoring, który po raz ostatni uchwycił Iwonę, bo przecież ona tam widać, że idzie takim szybkim tempem, trzyma w rękach te buty, no na pewno zadowolona i spokojna nie była, tym bardziej, że wcześniej pokłóciła się ze swoimi znajomymi. To co się stało w ciągu tych kilkunastu minut, że nagle ona stała się spokojna? No nie wiem, była jakaś uśmiechnięta czy coś, że oni stwierdzili, że wszystko było ok. Prędzej bym uwierzył w to, gdyby oni powiedzieli, że tak, pamiętamy taką dziewczynę, bo szła zdenerwowana przez Park Regana, trzymała w ręku buty, szła na boso. No, takie coś byłoby zrozumiałe. No ale to, co zeznał ten kierowca, jest co najmniej dziwne. Oczywiście pojawią się osoby, które powiedzą, że ta hipoteza jest totalnie bez sensu, no bo jaki motyw mieli panowie od śmieciarki, by zabijać Iwonę wieczorek?
No oczywiście tego motywu raczej nie było i ja się z tym zgadzam, jednak trzeba także zakładać, że mogło dojść do jakiegoś wypadku. Nie wiem, przykładowo cofali tym pojazdem, potrącili ją albo powiedzieli do niej coś głupiego, a że była zdenerwowana, to doszło do jakichś rękoczynów i zakończyło się to tragedią. Trzeba patrzeć na tą sprawę z wielu perspektyw, ponieważ jest to sprawa bardzo trudna, do dnia dzisiejszego nierozwiązana, więc mogło tam się zdarzyć wszystko. Ogólnie doszukiwanie się, że to była zbrodnia jakaś zaplanowana, moim zdaniem nie ma właśnie sensu, bo przecież nikt nie wiedział, że Iwona będzie wracała tą drogą o tej godzinie tego dnia. To wyszło spontanicznie, ona pokłóciła się ze znajomymi i nagle stwierdziła, że idzie do domu, więc nie ma szansy na to, żeby ktoś, nie wiem, tydzień wcześniej zaplanował, że się zaczai gdzieś tam na nią w krzakach i ją zaatakuje. Także ten wątek śmieciarki jest taki do przyjrzenia się moim skromnym zdaniem. No i ja wiem, że też będą niektóre osoby podważać te ustalenia, bo część z tych dowodów dostarczyła grupa detektywistyczna Lampard. I oni się troszkę ośmieszyli w pewnym momencie, bo kiedy zaczęli właśnie ściągać te monitoringi i tam analizowali, co się mogło stać, no to wypuścili taki filmik, w którym twierdzili, że widzą twarz Iwony w tych śmieciach, w tej części załadunkowej. No i tak, ja też z tego troszkę się wtedy śmiałem, ale osobiście uważam, że po prostu oni poszli za daleko, bo pamiętajmy, że to właśnie oni doszli do wielu nagrań z monitoringu, dowiedzieli się wielu istotnych rzeczy i to nie jest tak, że ich praca to nie istniała. Oni wykonali kawał dobrej pracy, ale po prostu no, chyba posunęli się trochę za daleko, przez co ludzie na nich nie patrzyli poważnie. Gdyby przedstawili same te dowody właśnie, że zatrzymywali się przed tym autobusem, tą śmieciarką, że czekali aż ludzie odejdą, to na to wszystko by inaczej wszyscy patrzyli. No ale według mnie ta hipoteza ze śmieciarką i ta hipoteza z policją jest taka właśnie bardzo prawdopodobna. Ludzie doszukują się w tej sprawie jakiegoś filmu sensacyjnego, a naprawdę rozwiązanie może być proste, ale oczywiście nie musi, bo rzeczywiście może się okazać, że Iwona zaginęła przez ludzi z Zatoki Sztuki, czy przez swojego byłego chłopaka. No, jest to bardzo zastanawiająca sprawa. Pomału już zmierzam do zakończenia tego odcinka, jednak jest jeszcze taka ciekawostka, do której udało mi się dotrzeć i którą chciałbym Wam przedstawić. Ona nie wnosi do tej sprawy prawdopodobnie nic, jednak jest niesamowitym zbiegiem okoliczności, aż nieprawdopodobnym. Słuchajcie, jeden z kolegów Patryka zeznał, że wieczorem 16 lipca, czyli kilka godzin przed zaginięciem Iwony, był w kinie plenerowym organizowanym w okolicach Sopockiego Molo. Kino było organizowane przez pewną firmę telekomunikacyjną i przez cały sezon wakacyjny codziennie o godzinie 22 wyświetlali różne filmy. Poszperałem głęboko w internecie, dotarłem do archiwum i znalazłem repertuar z wakacji z roku 2010. I wiecie, jaki film grali właśnie kilka godzin przed zaginięciem Iwony Wieczorek? Był to film o tytule Uprowadzona, który opowiadał o losach dziewczyny właśnie uprowadzonej, także patrząc na te okoliczności, brzmi to jak nieśmieszny żart, no ale taki jest fakt. Pomimo tych wszystkich informacji, które przedstawiłem w tym materiale, do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie wiemy, co się właściwie stało z Iwoną Wieczorek. Mówi się, że nie ma zbrodni doskonałych, że są tylko nieudane śledztwa. Może i tak też było w tym przypadku. Ten początkowy szereg zaniedbań policji sprawił, że do dzisiaj nie ujęto sprawcy tego zniknięcia. A może rzeczywiście komuś udało się dokonać takiego przestępstwa idealnego. Jeżeli ten materiał ogląda ktoś,
ktoś, kogo w tym momencie rusza sumienie, bo wie coś więcej na temat tego zaginięcia, jednak boi się zgłosić na policję, to możecie napisać na mail, który pojawi się wam teraz na ekranie. Ta wiadomość wtedy trafi do mnie, no i ja już odpowiednio nią pokieruję, przekażę do Archiwum X. Pamiętajcie, że sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek to nie jest tylko dramat tej dziewczyny, a także jest to tragedia całej jej rodziny, jej bliskich, a także osób, które są pomawiane w tej sprawie i ciągane po różnych przesłuchaniach, męczone w różnym kontekście przez media. No także co, jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję na moim kanale. Pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć finansowo na Zrzutce. No i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku.